mnie się patrzysz tą kamerką? 15 dzień lipca 2000 roku. 15 lipca to szalenie ważna historia, ważna data w historii Polski. W tym roku jest to data, dzień, w którym rozpoczynamy sezon piłkarski na krajowych boiskach na antenie Canal Plus. Ten sezon rozpoczął się 3 dni temu spotkaniami pierwszej rundy Pucharu Ligi, rozgrywek, którym w tym sezonie dopuszczono kluby drugoligowe. Wśród nich 4 Beniaminki, drużyny, które wygrały grupy, swoje grupy trzeciej ligi, awansowały do drugiej ligi. Wśród tych zespołów są Dolkan Ząbki i Zagłębie Sosnowiec. Właśnie w Ząbkach witamy na początek sezonu na krajowych boiskach. To będzie rewanżowe spotkanie Dolkanu z Zagłębiem. Ząbki, podwarszawska miejscowość, 20 tysięcy mieszkańców. Po raz drugi miejscowy zespół awansował do drugiej ligi. I dziś historyczna pierwsza transmisja telewizyjna z meczu rozegranego w tym miasteczku. Długo przed pierwszym gwizdkiem sędziego pojawili się na stadionie piłkarze gospodarzy. Natomiast na gości z Sosnowca czekaliśmy dosyć długo, mieli kłopoty z transportem. O tym jeszcze będzie pora powiedzieć. Witamy Państwa serdecznie. Oto stadion Dolkanu Ząbki. Obiekt, na którym za chwilę rozpocznie się spotkanie pierwszej rundy Pucharu Ligi. Spotkanie rewanżowe Dolkan Zagłębie Sosnowiec. Witają Państwa serdecznie. Paweł Zarzeczny. Jacek Laskowski, jak już wspominaliśmy. 4 drużyny, które jeszcze w poprzednim sezonie występowały w trzeciej lidze, ale z tej trzeciej awansowały do drugiej. Dopuszczone do rozgrywek o Puchar Ligi. I rywalizacja tych 4 drużyn wyłoni 2 zespoły, które awansują do drugiej rundy i tam już zmierzą się w drugiej ze w poprzednim sezonie. Trochę to skomplikowane, no najważniejsze przednim sezonem jest to, że nie tylko kluby ekstraklasy mają szansę na zdobycie Pucharu Ligi w rozgrywkach, których sponsorem jest nasza stacja Canal Plus. Paweł, to chyba wspaniała promocja przede wszystkim dla takich ośrodków jak Ząbki. Na pewno tu do tej pory nie gościły tak znane kluby jak Zagłębie Sosnowiec, ale trzeba powiedzieć, że trochę martwiliśmy się o rozpoczęcie tego meczu. Zagłębie pojawiło się dosłownie parę minut temu. Piłkarze tej drużyny dawno chyba nie grali w lidze, nie pamiętają, że w Warszawie przejeżdża się to miasto ciężko, są korki. No i kiedy już tu zastanawialiśmy się, o czym Państwu opowiadać, zamiast pokazywać akcje, piłkarze Zagłębia wybiegli, rozgrzewają się w tej chwili i do meczu dojdzie. Drodzy Państwo, mamy pierwszy wywiad. Cezary Olbrycht rozmawia z trenerem Dolkanu, panem Piotrem Wiśnikiem. Zagłębie Sosnowiec, piłkarska firma, która w całym kraju musi budzić szacunek. Chyba jednak nie taki diabeł straszny, co pokazał pierwszy wygrany przez was mecz w Sosnowcu. Tak, oczywiście. No, cieszy to wygranie tego spotkania. Przed meczem rewanżowym w lepszej sytuacji jesteśmy. No, mam nadzieję, że przejdziemy do następnej rundy, gdzie czeka na nas następna firma uznana ŁKS. No właśnie, dziś kibice Dolkanu wierzą, że będzie postawiona kropka nad i. No, ja też mam taką nadzieję. Chociaż w dzisiejszym spotkaniu nie grają nasi podstawowi zawodnicy Jacek Perzyk, Kazimierz Buda czy Mariusz Fabisiak ze względu na drobne kontuzje z poprzedniego meczu. No przede wszystkim chcemy być dobrze przygotowani do ligi. Puchar Ligi też chcielibyśmy dojść wysoko. No ale to jest celem, tak bym powiedział, drugorzędnym. No właśnie, plan minimum to na pewno utrzymanie się w drugiej lidze, ale jest też na pewno plan maksimum. Jak wysoko zawieszona jest poprzeczka? No plan minimum to utrzymanie, a maksimum środkowa strefa. Jeszcze jedna sprawa. Euro 2000 pokazało, że znów triumfuje futbol ofensywny. Czy piłkarze Dolkanu taki właśnie radosny, ofensywny futbol zaprezentują na boiskach i dziś, i na boiskach drugiej ligi? Otrzymamy taką obietnicę? W trzeciej lidze zawsze graliśmy futbol ofensywny, co nie zawsze świadczy, że radosny i beztroski. Sądzę, że i tak będziemy, że i w drugiej lidze tak samo będziemy grać. Myślę, że zabrzmiało to wystarczająco optymistyczne. Naszym gościem był Piotr Wiśnik. Dziękujemy bardzo. Zapowiedź trenera gospodarzy, że będziemy oglądali atrakcyjny futbol. Popatrzmy na składy obu drużyn. Rozpoczynamy od zespołu gości. Zagłębie Sosnowiec w bramce Robert Stanek. Pełniący również obowiązki kapitana zespołu, z 4 Karol Sawecki, z 6 Rafał Baczyński, z 8 Artur Derbin, z 9 Maciej Zudin, z 14 Wojciech Nowak, z 15 Piotr Stach, z 17 Sebastian Stemplewski, z 18 Łukasz Antczak, z 19 Piotr Pierścionek i z numerem 20 Krzysztof Obiedziński. Trenerem Zagłębia jest pan Władysław Szaryński. A wielka postać związana z Górnikiem Zabrze i Zagłębiem Sosnowiec przed laty. Na ławce rezerwowych pozostają Koster, Klata, Skrzypek, Łuczywek, Adamczyk, Iwiński oraz Miśkiewicz. Skład Dolkanu w bramce Łukasz Kopczyński.
trójką Piotr Stańczuk, z czwórką Maciej Smolarczyk, z szóstką Piotr Stankiewicz, z siódemką Robert Kucharski, z ósemką kapitan Dolkanu Paweł Rosiński, z dziesiątką Grzegorz Piwko, z jedenastką Łukasz Stasiuk, z trzynastką Marcin Warakomski, z osiemnastką Piotr Antoniuk i z numerem 19 Mariusz Unierzyski. Piotr Wiślik, trenerem Dolkanu, na ławce rezerwowych w drużynie gospodarzy pozostają dziś Michał Pożyczkowski, Daniel Wielądek, Tomasz Zieliński, Dariusz Górski i Norbert Petasz. Taktyka Zagłębia, 4-4-2, czwórka obrońców, czwórka w pomocy, w ataku Zudin i Stawecki. Natomiast Dolkan, trójka w obronie jako ostatni, Smolarczyk, przed nim Unierzyski i Warakomski. Pięciu piłkarzy w pomocy, Kucharski za dwójką napastników, Antoniukiem i Piwką. I oto obie drużyny prowadzone przez trójkę sędziowską już wychodzą na boisko. To spotkanie jako sędzia pierwszy poprowadzi pan Zdzisław Bakaluk z Olsztyna. Pomagać mu będą Marek Kwiatkowski, Mariusz Wiśniewski. Obserwatorem Polskiego Związku Piłki Nożnej jest Dariusz Stawicki. Zagłębie w czerwonych strojach, Dolkan w granatowo-białych. Przedstawiając składy obu drużyn, warto tu zaznaczyć pewną odrębność, mianowicie Zagłębie Sosnowiec opiera się w zdecydowanej większości, w 90% na wychowankach, natomiast w Dolkanie Ząbki wychowanka nie ma ani jednego. No, Zagłębie Sosnowiec, wielka firma sprzed lat, przeżywająca w latach 90. olbrzymie kłopoty, no, związane z tym, że trzeba było pokonywać całą tę drogę od piątej ligi do drugiej dość mozolnie, ale jak się okazało, ta praca oparta, budowanie zespołu oparte na wychowankach klubu przyniosło efekty. Zwycięstwo w trzeciej lidze, w grupie, która uchodzi zazwyczaj za najsilniejszą w tej grupie katowickiej, no, ma swoje znaczenie. Natomiast Dolkan Ząbki w rywalizacji trzecioligowców pokonał, wydawałoby się, najsilniejszy zespół w Warszawie, w okolicach, Okęcie, w którym grało wielu byłych reprezentantów Polski. Tu wystarczy nazwisko wspomnieć Piotra Czachowskiego. Rozpocznie to spotkanie Zagłębie Sosnowiec. Zudin i Stawecki już ustawieni przy piłce na środku boiska. Przypominamy, 2-1 wygrał Dolkan w Sosnowcu, a zatem w komfortowej sytuacji przystępują gospodarze do tego meczu rewanżowego. Zagłębie, aby awansować, a sosnowiczanie zapowiadają, że walczyć będą o awans. No, musi tutaj wygrać 2-0. W przypadku zwycięstwa, przynajmniej 2-0, w przypadku zwycięstwa 2-1 sosnowiczan mielibyśmy w Ząbkach rzuty karne. Nieobecni w Dolkanie, o tym już mówił Piotr Wiśnik, Kazimierz Buda, 40 lat, skończył ten piłkarz w maju, już na pewno zapomniany przez wielu kibiców. Tutaj jest liderem tego zespołu, wielkim autorytetem w drużynie, ale dziś z powodu kontuzji mięśni przewodzicieli nie mógł zagrać. Podobnie Jacek Perzyk, też nazwisko, które znane było wcześniej z występów reprezentacji Polski Juniorów, także warszawskiej Legii, w innych stołecznych zespołach. Nie ma również Mariusza Fabisiaka. Pierwszy atak Dolkanu, rozciągnięcie gry na lewą stronę, ale zbyt mocne zagranie do Łukasza Stasiuka. O tym piłkarzu też sporo się mówiło, między innymi, że ma zasilić warszawską Polonię. No ale Polonia, walcząc o Ligę Mistrzów, ściągnęła kilku graczy z nazwiskami. I tutaj jakby te rozmowy o przejściu utalentowanego gracza Dolkanu zostały zawieszone. Charakterystyczna była wypowiedź Jerzego Engela, menedżera Polonii, który mówił a propos spodziewanego transferu Stasiuka, że jeżeli mistrz Polski będzie kupował zawodników z Dolkanu Ząbki, to wkrótce sam będzie grał jak Dolkan Ząbki. W jakiś sposób skrzywdził tą wypowiedzią zawodnika, bo na pewno jest to młody, utalentowany chłopak i po pewnym obyciu w drugiej lidze na pewno pierwsza liga stoi przed nim otworem. Faulowany Karol Stawecki, kilkadziesiąt, no, porządna odległość od bramki. Zdecydował się na strzał Piotr Stach, strzał jednak bardzo, bardzo niecelny. Odnotujmy jednak, że to był pierwszy strzał na bramkę, może to nie lepsze określenie, ale pierwszy strzał w tym meczu. Rozpoczyna Łukasz Kopczyński, bramkarz wprowadzony z warszawskiego Okęcia. Dolkan po prawej stronie, Warakomski, zagranie w stronę Kucharskiego, niedokładne, odpowiedź Zagłębia podobna. Trzech meczów w Ząbkach
Wydaje się, że Bolkan jakby jednak chciał tutaj poczekać na jakieś bardziej zdecydowane ataki Zagłębia. Będzie o nie o tyle trudno, że Zagłębia, jak wspominaliśmy, dojechało w ostatniej chwili. Rozgrzewka musiała się rozpocząć już w autokarze. Uwaga, teraz była szansa na szybkie rozegranie pierwszej piłki. Przedarcie się w pole karne Zagłębia. Faulował Piotr Stańczuk. Stąd na pewno jeszcze sosnowiczanie nierozgrzani odpowiednio. Jeszcze w tych pierwszych minutach będą się starali grać dość ostrożnie, aby nie popełniać prostych błędów, aby również nie pozwolić sobie narzucić inicjatywy rywalom. Warto powiedzieć, że oba zespoły, choć niedawno jeszcze trzecioligowe, bardzo dobrze przygotowały się do sezonu w drugiej lidze. Oba były na zgrupowaniach. Dolkan był niedaleko Warszawy, co prawda, ale w Gostyninie na dobrych wojskach mógł trenować. Natomiast Zagłębie Sosnowiec aż w Chorwacji, gdzie miał okazję grać z kilkoma drużynami ligowymi, m.in. remis z ligową 11 z Węgier, remis z drużyną chorwacką też z pierwszej ligi. Bardzo to obiecujące rezultaty, no ale pierwszy mecz z Dolkanem Sosnowcy przegrany 1-2 i tutaj trzeba będzie atakować. Wielka firma Polski, choć tego tytułu zabrakło. Cztery puchary Polski, to wszystko dosyć dawno, wiele wspaniałych nazwisk związanych z Zagłębiem Sosnowiec. A ze świętej pamięci Włodzimierzem Mazurem na pewno na czele. No ale także wielu, wielu innych piłkarzy tej najnowszej historii Zagłębia, na pewno warto wspomnienia Jan Urban. Teraz i to jeszcze dzisiaj w pierwszej lidze mamy zawodników Sosnowca, takich znanych jak Ryszard Czerwiec czy Tomasz Kulawik, Wiśle Kraków. Prezentują oni właśnie te umiejętności, z których spłynęło Zagłębie, właśnie zawodników dobrze wyszkolonych technicznie, z fantazją, grających nawet, jeżeli mowa o Urbanie, w stylu nie polskim, a brazylijskim. Atakuje prawą stroną Dolkan. Zagranie w pole karne i na spalonym Grzegorz Piwko. Przedzierał się tam Warakomski, starał się dokładnie dograć piłkę pole karne. Warakomski, w środku Stankiewicz. I aut dla gospodarzy. Kilkuset kibiców, co ciekawe, w przeważającej większości mamy tutaj kibiców z Zagłębia Sosnowiec i zaprzyjaźnionej Legii z Zagłębiem od wielu lat. Akcja kolejna Dolkanu, odbita piłka po tym dośrodkowaniu Rosińskiego i to ułatwiło interwencję Robertowi Stankowi. Dalekie wybicie w stronę Staweckiego. Walczy o piłkę Stawecki w środku z Udin. Rozsądne zagranie. Kopczyński wyszedł z bramki. Przewraca się Maciej Zudin w polu karnym, ale pan Bakalów stwierdził, że nie było nieprzepisowego zagrania. Wydaje się, że miał rację. I aut, tylko aut dla Zagłębia. Twarda walka, bark w bark. Jeżeli tutaj Kopczyński kogoś popychał, to bardziej swojego obrońcę. Wrzutka w pole karne. Teraz się uspokoić sytuację Kucharski, ale Sosnowiczanie przejęli piłkę. Strzał i z kłopotami Kopczyński interweniował po strzale Sebastiana Stemplewskiego. Ale wyraźnie ożywiła się gra. W takich kilku pierwszych ostrożnych minutach. Teraz groźniejsze akcje z obu stron. Artur Derbin walczy o piłkę z Warakomskim. Udana interwencja obrońcy Dolkanu. Warakomski znów próba zagrania dalekiej piłki na lewą stronę. Dotarła ona tutaj do Kucharskiego. Kucharski, no, spodziewał się, że Stasiuk szybciej podbiegnie. Wyjdzie tutaj na lewe skrzydło i w ciemno zagrał piłkę. Nic z tego nie wyszło. A my oglądamy strzał sprzed kilkudziesięciu sekund. Strzał Sebastiana Stemplewskiego. Dobrze zaczął się ten mecz, ciekawie. Trzeba powiedzieć, że chociaż jest to pierwsza transmisja w dziejach Dolkanu Ząbki, tu już ważne, dobre mecze się odbywały. Gościła tu m.in. olimpijska reprezentacja Danii, grała kadra Emiratów Arabskich. Bardzo często w sparingach gra Polonia czy Legia Warszawa, także publiczność tutaj zna dobry futbol i na pewno wie, jak kibicować. I w tej chwili mamy przykłady bardzo fajnej sportowej atmosfery. Ponownie Dolkan. Małe nieporozumienie w obronie Zagłębia, ale sytuacja wyjaśniona. Zudin, który tutaj często cofa się do środka boiska po piłkę.
niedokładne zagranie Stacha, ale wciąż Zagłębie, Zudin, pole karne, Unierzyski. Jeszcze Zudin stara się wyjaśnić sytuację. Smolarczyk z kłopotami. Dolkan wychodzi z własnej połowy. I na spalonym Stasiuk. Powoli kończy się piłkarskie lato w Polsce. Już ostatnie sparingi drużyn wczoraj niż Polski Polonia. Po bardzo ciężkim meczu ledwo zremisowała z Groklinem, rewelacją rundy wiosennej. Dzisiaj w Szczecinie prezentacja Pogoni Szczecin, bardzo wzbogaconej, ale druga liga, w której grać będą Dolkan i Zagłębie Sosnowiec, proszę Państwa, jest równie ciekawa i dlatego Kanał Plus w swojej ofercie na najbliższe 5 lat planuje właśnie częste wizyty w małych miastach i pokazywanie Państwu naszych polskich piłkarzy, tych mniej znanych, ale równie ambitnych. Teraz trochę agresywniej Dolkan. Ma kłopoty Zagłębie z rozegraniem jakiejś akcji. Walczy tutaj Kucharski. Nie ma spalonego. Wciąż szansa, Piwko w polu karnym i odbita piłka. Po słupku wychodzi poza linię końcową boiska. No, z rozmachem przeprowadzona ta kontra. Opłacało się tutaj atakować obronę Zagłębia, przejąć piłkę. Piotr Antoniuk. No i widzieliśmy, niewiele brakowało, a Dolkan strzeliłby tutaj pierwszą bramkę. To była interwencja Piotra Stacha. Leży na boisku Karol Stawecki. Po drugiej stronie boiska gra wstrzymana. Stawecki to jeden z najgroźniejszych napastników Zagłębia. Kiedy niedawno klub ten testował nowego zawodnika z Afryki i dał mu koszulkę z numerem 4, kibice z Sosnowca żartowali, że to pewnie Stawecki wrócił taki opalony ze zgrupowania w Chorwacji. Ale testy piłkarza z Afryki nie wypaliły. Stawecki nadal gra, ale w tej chwili nie tyle gra, co położył się na noszach, opuścił boisko. Miejmy nadzieję, że na chwilę wróci. A do rzutu rożnego szykują się zawodnicy Dolkanu. Przez moment zatem Zagłębie w dziesiątkę. Zobaczymy. Unierzyski, bardzo wysoki gracz w polu karnym. Tam czyha na dośrodkowanie. Jeszcze przedzierał się Antoniuk, ale faul gracza Dolkanu. Rzut wolny dla Zagłębia. Nie ma Kazimierza Budy, który jest tutaj szalenie pożyteczny dla Dolkanu, jeśli chodzi o wykonywanie stałych fragmentów gry. Zarówno rzuty wolne, i rzuty rożne. Także troszkę inaczej muszą sobie tutaj radzić gracze z Ząbek. 11 minuta, wciąż bez bramek. No i teraz Stawecki, ładny gest do sędziego liniowego, bo przypadkowe starcie w walce o piłkę przy linii bocznej. Na te rzuty wolne Budy liczą trenerzy, zwłaszcza pan Wiśnik, zwłaszcza w drugiej lidze. Dlatego dzisiaj pozwolili odpocząć swojemu zawodnikowi. Teraz Zagłębie, Rafał Baczyński do środka. Bardzo mocno i bardzo liczny Łukasz Antczak stara się Zagłębie sporo strzelać z dystansu. To bodajże już trzecia taka próba. Tyle tylko, że no, z celnością jest na razie nie najlepiej. Kopczyński daleko, na połowę rywali. Tu przegrał walkę o piłkę Kucharski. Rosiński. Teraz bardziej zacięta walka w środku boiska. Zagłębie też agresywnie, też blisko rywali. Odzyskało teraz piłkę Stankiewicz. Przepraszam, Baczyński na lewą stronę. Tu jest Zudin. Spychany jednak przez Warakomskiego. Jeszcze raz Warakomski. I piłka dla Dolkana. Walczył tutaj do końca Krzysztof Obiedziński. Udało mu się wybić piłkę. Poza boiską autem rozpoczynali gospodarze. Teraz jeszcze jeden rzut za linii bocznej. Rosiński, prawy pomocnik Dolkanu. Antoniuk.
widok arbitra, rzut wolny dla gospodarzy. Daleko do pola karnego, ale Stańczuk będzie dośrodkowywał tam przed bramkę. Czterech, pięciu piłkarzy Dolkanów biega w obręb szesnastki. No i znów przedłużone zagranie przez Stasiuka, więc taki manewr, który przyniósł powodzenie Dolkanowi w pierwszym meczu w Sosnowcu. Tym razem tylko aut z przeciwnej strony boiska. Stasiuk w pole karne. Tam niezdecydowanie obrońców. Piwko. No i broni Robert Stanek. Jeszcze pomoc Łukasza Tczaka, który wybija piłkę na rzut rożny. No, ale na bardzo wiele teraz piłkarzom Dolkanu pozwoliła obrona Zagłębia. Kolejny rzut rożny. Zbyt niska jednak zagrana piłka przez Stankiewicza. Zudin. Dopiero teraz jego partnerzy wychodzą z własnej połowy. Nie miał za bardzo do kogo odegrać Zudin. Nie mógł się także odwrócić, aby łatwiej zagrać jakąś daleką piłkę. My oglądamy jeszcze raz sytuację Grzegorza Piwki. Interwencję Stanka. Fragment gry na dość małej przestrzeni, gry takiej zaciętej, ostrej, ucierpiał trochę Krzysztof Obiedziński. W nowym sezonie drugiej ligi zagra 20 drużyn. Rywalizacja jest ostra, cztery spadają. Nic dziwnego, że na ten mecz przyjechało podglądać konkurentów wielu ludzi z innych zespołów. To na trybunach dostrzegliśmy Piotra Wojdyges, który jest teraz w Ceramice Opocznie. Tymczasem Dolkan ma troszeczkę miejsca na to, aby zorganizować dobrą akcję. Stasiuk jednak schodząc tutaj do środka, dobrze zaatakowany przez Stemplewskiego, stracił piłkę i właśnie Stemplewski po prawej stronie rusza w stronę pola karnego. Dokładne dośrodkowanie i Kopczyński nie miał problemów, bo Stawecki chyba chciał go przelobować. Uderzył jednak trochę za słabo. Dobrze teraz przerwał tę akcję Stach. Antoniuk i Kucharski. Środkiem przedzierał się Dolkan. Denerwuje się tutaj Łukasz Stasiuk po lewej stronie, zupełnie niepilnowany, że nie otrzymał podania od kolegów. Teraz kolega zapewnił go, że już następne podanie już będzie na lewą stronę. Do niego wykorzysta start dosyć dobry Stasiuka. 15 minut poza nami, jak na razie nie ma bramy. Stach, przerzut na lewą stronę. Antczak. Teraz faulowany Kucharski. Dość aktywny w drugiej linii, trzeba to przyznać, choć jest ustawiony za dwójką napastników. A widzimy go tutaj w wielu miejscach w środkowej strefie boiska. Dolkan. Było podanie do Stasiuka, tyle tylko, że za słabe. Aut dla gospodarzy. Podbieg Stankiewicz, ale piłka do Antoniuka. Antoniuk, przy nim Stach, także Baczyński. Poradzili sobie Sosnowiczanie. Stawecki razem z Zudinem z przodu. Właśnie do Zudina zagrywał Stawecki. Znów zabrakło dokładności Smolarczyk. Długa piłka w stronę Grzegorza Piwki. Ta minuta meczu, wciąż bez bramek, a zatem wynik, który premiuje awansem Dolkan Ząbki. Na zwycięzcę tego dwumeczu czeka Łódzki Klub Sportowy w drugiej rundzie. Ośrodkowanie w pole karne. Dobrze tutaj Stankiewicz zamyka tę akcję z lewej strony. Wycofanie, ale niezbyt czysto uderzył piłkę Piwkota. Jeszcze odbiła się od nóg Stemplewskiego i kolejny rzut rożny dla Dolkanu. Tu warto dodać, że nie tylko UKS czeka na zwycięzcę tego dwumeczu, ale i premia w wysokości 20 tysięcy złotych. Te premie potem w miarę kolejnych awansów będą rosły na zwycięzcę dwumeczu. W drugiej rundzie czekać już będzie potem Górnik Zabrze. To dośrodkowanie Stankiewicza nie sprawiło żadnych problemów Stankowi.
Stawecki tym razem na lewej stronie, przerzut do Stemplewskiego. Za Stemplewskim wrócił Stasiuk. Dobra interwencja młodego gracza Dolkanu, Warakomski. I ponownie Stasiuk. W środku Stankiewicz. On w trakcie meczu w Sosnowcu zastąpił Kazimierza Dudę i wypracował obie bramki dla Dolkanu. Powstrzymany Piwko. Częściej, zdecydowanie częściej lewą stroną atakują gospodarze, starając się tutaj wykorzystać umiejętność Łukasza Stasiuka. Brakuje dokładności, może trochę brakuje też zrozumienia przy rozegraniu piłki Stankiewicz. Trochę za mocno walczy Rosiński. Przy nim był Derby. Pierścionek, Stankiewicz, dość ostro zaatakowany przez Rafała Baczyńskiego, przerwał grę arbiter. Faul jest dosyć dużo, ale trzeba wiedzieć, że właśnie w drugiej, trzeciej lidze gra się trochę ostrzej niż w Ekstraklasie. To jest taki sposób nadrabiania niedostatków technicznych. Właśnie grą ambitną, twardą, ale nie są to faule niebezpieczne i wszyscy zawodnicy mogą natychmiast wracać do gry. Stankiewicz z rzutu wolnego, miękko pole karne, znów przedłużenie tego zagrania, Stasiuk, Warakomski, 30 metrów, zablokowany ten strzał przez Baczyńskiego, Rosiński, zagranie w pole karne, ale tutaj już nie było żadnego z graczy Dolkanu. No, transmisja dosyć istotna, nie tylko ze względów prestiżowych, może dla samych Ząbek, ale też obie drużyny chcą się właśnie pokazać innym. Sezon transferowy jeszcze się nie zakończył, proszę Państwa. Po drugie, żeby trochę wzbudzić respektu tym drużynom, które z którymi przyjdzie i Dolkanowi Zagłębiu rywalizować w drugiej lidze. Choć wiadomo, że wszystkie drużyny Benjaminków nie będą miały łatwego zadania. Praktycznie patrząc na budżety obu klubów, są to kluby na pół amatorskie, zawodnicy, większość z nich albo uczy się, albo pracuje. Mamy w Dolkanie też żołnierza zawodowego, chorążego bodaj. I futbol jest tu jakby dodatkiem do życia innego, a nie tylko główną treścią. Piłka dla Zagłębia, Stemplewski z autu, wziął rozbieg daleko, tutaj Stawecki, błąd Kopczyńskiego i bramka! Fatalny błąd Kopczyńskiego, który został wykorzystany przez Artura Derbina. A zatem 1-0 prowadzi Zagłębie i jeszcze ciekawszy mecz przed nami. I bramka naprawdę warta kamer telewizyjnych, proszę Państwa. Daleko wrzucił piłkę Stemplewski, zupełnie niepotrzebnie, wyszedł z bramki Kopczyński, proszę popatrzeć, nie mając żadnych szans tutaj do dojścia do piłki i bezlitośnie wykorzystane to przez Sosnowiczan. Taką bramkę Dolkan strzelił podobną w pierwszym meczu. No teraz Zagłębie skutecznie się zrewanżowało, Derbin 1-0 prowadzi Zagłębie, no i znów jakby szanse bardziej się wyrównały. Ale trzeba powiedzieć, że do awansu trzeba Zagłębiu kolejnego gola, dlatego że Dolkan strzelił w Sosnowcu dwie bramki. No teraz gospodarze biorą się do roboty, Stankiewicz, dobra piłka do Stasiuka, Stasiuk, no podskakiwała tam piłka na murowie, ciężko było Stasiukowi dokładniej dośrodkować. W polu karnym Derbin i Kucharski, niepewna interwencja. Ale teraz udało się wybić daleko piłkę Baczyńskiemu. Zudin. W środku Stawecki, nadbiega także Baczyński. Prostopadła piłka, Stawecki, przy nim Unierzyski. I dobra interwencja niedawnego polonisty. A teraz popatrzmy jeszcze raz na to, jak padła bramka. Stemplewski. Stawecki do Derbina, no i Kopczyński już wiedział, że to była jego bramka. Podobna sytuacja, znów daleki wrzut, tym razem Kopczyński został w bramce, ale i obrońcy tutaj lepiej sobie poradzili. Ładnie uwolnił się teraz od obrońcy Piwko, czwórką atakują piłkarze Dolkanu. Stankiewicz mocno i nie było komu tutaj zamknąć tej akcji na 14-15 metrze przed bramką Zagłębia. Zabrakło kogoś, kto zakończyłby tę akcję strzałem.
Mamy wiele ciekawych akcji. Na pewno ten mecz opiszą dwie ząbkowskie gazety, które mają bardzo zabawne tytuły. Jedna nazywa się Co słychać, a druga Czego nie słychać. I uzupełniają się więcej dobrych rzeczy, co słychać podaje, także na pewno będzie ciekawy materiał. No tak to jest, że czego nie słychać, to gorsze wiadomości. Natomiast o ząbkach dałoby się dużo powiedzieć ciekawego spoza na pewno piłki nożnej, bo jest to bardzo popularna miejscowość właśnie nie tyle ze sportu, co z takich powiedzmy historii kryminalno-gangsterskich, ale tutaj w klubie wszyscy podkreślają, że jest to absolutnie sportowa drużyna, która się w ogóle nie powinna nikomu kojarzyć z niczym innym poza piłką nożną. Teraz nieudany atak Dolkanu, znów lewą stroną, znów Stasiuk starał się tutaj dojść do piłki, dośrodkować. 24 minuta, 1-0 prowadzi Zagłębie w Ząbkach i wybija piłkę Robert Stanek. Makomski lepszy w starciu z Zudinem. Stankiewicz jeszcze raz na lewą stronę, tu nie doszedł do piłki Antoniuk, Stawecki, przy nim Unierzyski. No i Unierzyski po raz drugi wybija piłkę poza boisko, nie mając tutaj żadnego innego manewru. I jeszcze raz wrzucać będzie Stemplecki, ale tym razem wybrał inne rozwiązanie do Stacha. Stach traci piłkę. Powrót jeszcze Stemplewskiego i aut dla Dolkana. Łukasz Stasiuk na ekranach. W tej chwili trener Władysław Szaryński. I znowu Stasiuk. Dobrze, Stasiuk z autu, ale i niedokładnie. Stach do Staweckiego. Wychodził tam lewą stroną Baczyński. Dobrze myślał Zudina, aby od razu tam posłać piłkę. Stawecki, mało zdecydowana gra teraz obrony Dolkanu. I dopiero teraz wyjaśniona sytuacja. Smolarczyk pod pole karne Zagłębia. W środku Stańczuk. Ucieka tutaj strzelec bramki Derbin i zdążył z interwencją Smolarczyk. Rosiński. Piłka do środka. Nie doszedł do niej Kucharski. Stemplewski też niedokładnie. Ale faulowany gracz Zagłębia i gwizdek sędziego przerwający grę. Faulowany był Obiedziński, tutaj przy linii bocznej, a jakiś uraz opatrowany u Karola Staweckiego. Być może w jednym ze starć na ten bity guz. A zatem znów Zagłębie przez moment w dziesiątkę, ale wywalczyło rzut wolny po lewej stronie boiska. Tam się przedzierał Łukasz Antczak. Dość długo czekano na piłkę. Stawecki wciąż opatrywany przy linii bocznej, ale teraz już głośno domaga się pozwolenia na powrót na boisko. Co ma miejsce w tej chwili? Stawecki biegnie w pole karne, czekając już tam na dośrodkowanie Baczyńskiego. Baczyński, Unierzyski i przejmuje piłkę Kucharski. Szansa na kontrę, tyle tylko, że Kucharski akurat zagrał tam, gdzie nie było żadnego z partnerów. W środku bardziej ustawiony Grzegorz Piwko i dość dokładnie pilnowany przez obrońców Zagłębia. Tu obiekt, atmosfera na stadionie w Ząbkach dość kameralna. Przychodzi tutaj kilkuset widzów do 1000, w zależności od tego, jak atrakcyjny jest mecz, rywal. Trochę inaczej to wyglądało w Sosnowcu, gdzie w fecie związanej z awansem do drugiej ligi w kończącym rozgrywki meczu brało udział 7 tysięcy widzów. Amczak. Stawecki, sprytne odegranie do Derbina, ale ten nie potrafił opanować piłki. Stankiewicz na prawą stronę, powstrzymany na moment Rosiński, cały czas teraz przy linii bocznej. Dolkan starał się przedrzeć
stronę pola karnego, ale nieprawidłowo powstrzymywany Robert Kucharski, piłkarz, który przyszedł do Dolkanu ze świtu na Wydłok. Ósma minuta, od kilku minut Zagłębie prowadzi w Ząbkach, 1-0. Bramkę zdobył Artur Derbin, teraz kolejny stały fragment gry dla gospodarzy Stańczuk. I zbyt blisko bramki, tutaj nie ma żadnych problemów z tymi dośrodkowaniami. Robert Stanek. Sporo stałych fragmentów gry piłkarze Dolkanu wywalczyli w tych dotychczasowych 28 minutach, ale nie potrafili zupełnie tego wykorzystać. Prawą stroną Rosiński, pole karne, Piwko, Rosiński, Stankiewicz, ponownie Rosiński, sporo ruchu tutaj w przednich formacjach Dolkanu, ale i Zagłębie bardzo czujnie teraz w obronie i powstrzymany Antoniuk, aut dla gospodarzy. Z autu Rosiński nadbiega tutaj Stańczuk. Przy nim Derbin. Stańczuk od nóg rywala. Trochę na pewno starał się wywalczyć tutaj rzut rożny, ale później nie opanował piłki. Aut dla Zagłębia. Klubach o niewielkich budżetach, takich klubach jak Dolkan, jak Zagłębie na pewno. Ciężko może jakieś spektakularne transfery w sytuacji, gdy awansowało się do drugiej ligi, aby ściągnąć jakichś uznanych piłkarzy o znanych nazwiskach, wyższych umiejętnościach. To jednak bardzo drogo kosztuje. Teraz szansa dla gospodarzy. Warakomski zamyka tę akcję lewą stroną, głową przed pole bramkowe, no ale nie doszedł do piłki Stasik Płonierzycki. Wciąż Dolkan. Stankiewicz. Dotarła piłka do Antoniuka. Antoniuk przy nim Stach. Antoniuk na prawą nogę. Przed pole karne Stasiuk. Zdecydował się na jeszcze jeden dribbling, ale za dużo. Odskoczyła mu piłka. I nie zakończył Dolkan tej akcji strzałem. Płonierzycki, trzymany za koszulkę przez Staweckiego, zauważył to sędzia, ale zastosował przywilej korzyści. Rosiński. Kilka minut słabszych w wykonaniu Dolkanu. Po utracie bramki brakowało przede wszystkim dokładniejszego rozegrania piłki. Teraz znów troszkę to wygląda lepiej. No, ciężar gry bierze na siebie Stankiewicz. On stara się rozdzielać te piłki. Teraz podawał do Antoniuka. Rosiński, Kucharski, Piwko. Ale i dobra interwencja Nowaka. Zdecydowanie teraz wzmocniło linię obronną Zagłębie, starając się jakby sprowokować Dolkan do odpowiedzi na tę bramkę Derbina i powalczyć coś może, jeśli chodzi o prowadzenie kontrataków. Rusza Krzysztof Obiedziński. Po lewej stronie Derbin. Stawecki i Zudin w polu karnym, faulowany Derbin i no, z tego samego miejsca co kilka minut wcześniej rzut wolny dla Zagłębia. Derbin był niewidoczny w tym pierwszym fragmencie gry, ale wyraźnie się ożywił po strzeleniu bramki. Tak, mówiliśmy o tych transferach, których właściwie nie ma. Można powiedzieć, że Zagłębie Sosnowiec to nie dość, że się nie wzmocniło, to zapłaciło pewnego rodzaju karę za awans, mianowicie trener Tochel, który w ciągu 5 lat przeprowadził zespół o kilka klas rozrywkowych w górę, dostał ofertę lepszą z Krzostrowiec i pożegnał swoich chłopaków. Tymczasem dobrze Kopczyński, ale później nikt nie potrafił wybić piłki i Karol Stawecki zdobywa drugą bramkę dla Zagłębia. No, 32 minuta meczu w Ząbkach i teraz Zagłębie jest w drugiej rundzie Pucharu Ligi. Ten wynik premiuje podopiecznych Władysława Szaryńskiego. A martwi się Antoni Ptak, bo ŁKS zamiast do Warszawy, do Ząbek, musi jechać aż do Sosnowca. Tak to przynajmniej widać w tym momencie. 2-0. Popatrzmy. Zagranie pole karne, dość ostre dośrodkowanie. Tutaj doszedł do piłki Derbin, oddał strzał.
interwencja Kopczyńskiego i tutaj widzieliśmy, zabrakło zdecydowania obrońcom Dolkanu, aby wybić piłkę, aby zażegnać to niebezpieczeństwo. Dopadł do niej Karol Stawecki i 2-0. Tymczasem bramka dla Dolkanu, a zatem już mamy taki wynik jak w pierwszym spotkaniu, a tego błyskawicznego gola Dolkan zdobywa na 50 sekund po utracie drugiej bramki. Strzelcem Piotr Antoniuk, no i coraz większe emocje na stadionie w Ząbkach. Popatrzmy, dekoncentracja w szeregach obronnych i ten błąd wykorzystany przez Antoniuka. Popatrzmy, Stankiewicz, który zaliczał asysty w Sosnowcu i teraz również, a błąd popełnia Wojciech Nowak, piłkarz, który miał spory udział w tym drugim golu dla Zagłębia. Za długo cieszyli się Sosnowiczanie z tego prowadzenia. No nie, przepraszam, bramkę Grzegorz Piwko. Grzegorz Piwko zdobył bramkę. Sędzia prosi teraz o usunięcie kibiców z bieżni, a raczej z tego, co po bieżni zostało, ponieważ przeszli płot i próbują też wziąć udział w grze. Za chwilę, miejmy nadzieję, sytuacja się uspokoi, kibice wrócą na swoje ławeczki i będą nadal patrzeć na to, co się dzieje na boisku, to jest na pewno ciekawsze. Tutaj przybiegł do linii bocznej Paweł Rosiński, aby kapitan Dolkanu, aby przyspieszyć działania służb ochronnych. Też tak naprawdę tam nikt ze służb ochronnych się nie kwapi do tego, to sami kibice muszą wrócić na... pochłonąć troszeczkę i wrócić. To już przed meczem widzieliśmy, że bardzo chcą być widoczni i to czasami niestety robią w sposób mało nadający się do chwalenia. Ale Zagłębie Sosnowiec ma też wspaniałych sympatyków, ma bardzo ciekawą stronę internetową, ma wielu oddanych ludzi, którzy niezależnie od tego, czy zespół gra w piątej lidze, w drugiej, czy kiedyś w pierwszej, jednakowo kochają klub, jednakowo są zżyci z zespołem, z trenerem, z piłkarzami i na pewno takich zachowań nie akceptują. Zatem taka zupełnie niezamierzona przerwa po strzeniu bramki przez Dolkan. 2-1 wygrał Dolkan w Sosnowcu, teraz 2-1 dla Zagłębia w Ząbkach, czyli idealny remis. Idealny remis, jeżeli mecz po 90 minutach skończyłby się takim wynikiem, wówczas o awansie decydować będą rzuty karne. No ale i teraz zobaczymy, jak będzie wyglądała gra obu drużyn w takiej sytuacji. Czy te ostatnie kilka minut takiej bardziej otwartej gry, bardziej zdecydowanej, zmuszającej do błędów obrony rywali, zwiastuje większe emocje, czy teraz właśnie w sytuacji, kiedy ten wynik jest taki sam jak w Sosnowcu, gra będzie bardziej ostrożna. Unierzycki, Stasiuk atakowani tutaj przez rywali, ale Stasiuk poradził sobie. Teraz dopiero powstrzymany nieprawidłowo, bo ręką zatrzymał piłkę Krzysztof Obiedziński i z rzutu wolnego Warakomski. Daleka piłka pod pole karne, tu jest trzech graczy Dolkanu. Antoniuk, ale niedokładne zagranie do Stańczuka, zbyt słabe. Baczyński, Stach, w środku Stawecki, wyprzedzony przez Unierzyckiego i dość ostre wejście Karola Staweckiego, który teraz przeprasza gracza Dolkanu. Aż chyba nie miał szans sięgnąć piłki napastnik Zagłębia, a zatem takie nie fair zagranie, popatrzmy. Nie było żadnych wątpliwości. Oszczędził jednak żółtej kartki Staweckiemu arbiter dzisiejszego spotkania. Teraz Zagłębie oddaje ten środek boiska rywalom. Sprytne zagranie, pole karne, Stańczuk. No i zdążył wybić piłkę Łukasz Antczak. Ale słowa pochwały przede wszystkim dla Stankiewicza, który... Już parę razy takie prostopadłe podania w pole karne. Jeżeli napastnik odejdzie na parę kroków od obrońcy, jest wtedy okazja do stworzenia groźnej sytuacji. Tak parę razy już Piwko miał sytuację do bramek. Przede wszystkim przy tych podaniach Stankiewicza często zamarkowanie gry w inną stronę, błyskawiczna zmiana kierunku podania
niesygnalizowana. Tutaj to na pewno może zaskoczyć obronę rywali. Nowak. Daleka piłka do Stemplewskiego, ale tutaj przy Stemplewskim Stasiuk. Aut dla Dolkana. Teraz przy piłce Smolarczyka, który jest najdroższym zakupem w historii Dolkanu. Ten piłkarz tu przychodził z rezerw Legii, kosztował 35 tysięcy złotych, mniej więcej tyle co średniej klasy samochód. Chyba się speszył, może gdyby słyszał to, o czym akurat teraz mówiłeś, ja myślę, popełnił fatalny błąd przede wszystkim. Ja myślę, że on się bardziej peszył, kiedy grał jeszcze w rezerwach Legii i słyszał to, o czym starsi koledzy mówią, o tych kwotach, które tam chodzą. Teraz zupełnie nieudane zagranie Łukasza Antczaka. 7 minut plus to, co sędziowie doliczą, a zapewne doliczą około 3 minut. W związku z tą przerwą po strzeleniu bramki przez Dolkan do zakończenia pierwszej połowy meczu. Kucharski. Stańczuk i ponownie Stankiewicz. Stańczuk. Barakomski teraz często włącza się do akcji ofensywnych swojego zespołu. Teraz drugi z obrońców kryjących, Unierzyski, walczy o piłkę, odzyskał ją Stańczuk. Dobrze, teraz Dolkan próbuje organizować grę drugą stroną boiska. To padło podanie Stankiewicza. No właśnie, i sporo te podania czynią zamieszania w szeregach obronnych Zagłębia. Cały czas muszą tutaj być czujni obrońcy. Ale i trzeba przyznać, że w ostatnich minutach po prostu Stankiewicz ma więcej swobody w środku boiska. On tutaj nieatakowany, ma większe pole manewru, może wybrać najdogodniejsze rozwiązanie. Teraz znów próbował zagrywać do Grzegorza Piwki. A Piwko w dość trudnej sytuacji jeszcze raz strzelał na bramkę Roberta Stanka. Pierścionek. Nieprawidłowo Stawecki zagrał tutaj w kolejnym starciu z Unierzyskim. Ustawił piłkę Smolarczyk, Stańczuk. Rosiński. Znów Stankiewicz z pierwszej piłki. Dobre zagranie do Kucharskiego. Kucharski sprytnie próbował odegrać do Antoniuka. Chyba po strzeleniu bramki przez Dolkan najlepszy okres w wykonaniu gospodarzy. Zaut Rosiński, Piwko, przy nim Nowak. Jeszcze raz Rosiński, Stasiuk. Pozostał w bramce Stanek, ale zbyt ostro poczynał sobie w polu karnym Piotr Stańczuk. Faulował i rzut wolny dla Zagłębia. Ale widać, że sędzia Bakaluk dużo sędziował spotkań w drugiej, trzeciej lidze, dlatego że te faule go wcale nie peszą, kartek nie wyciąga, raczej nie zaognia atmosfery. Spokojnie. Takie angielskie sędziowanie. Bardzo, bardzo w porządku, daje zawodnikom pograć twardo i nie rozkliwia się nad nimi, nie specjalnie tu nie gestykuluje, nie krzyczy. Po prostu mamy prawdziwy futbol. No trochę inaczej to wyglądało w Sosnowcu w pierwszym meczu. Tam gospodarze mieli spore pretensje do Dolkanu, że grał bardzo agresywnie w pierwszych minutach. Zwłaszcza, gdzie piłkarze z Ząbek dość szybko zarobili 3 żółte kartki. I oni z kolei o to mieli pretensje do sędziego, twierdząc, że wcale tak na to nie zasłużyli. Tutaj odbywa się to troszeczkę inaczej. W każdym razie, żeby grać w drugiej lidze, trzeba mieć twarde kości. I ta prawda na pewno się potwierdza w tym spotkaniu. Pierścionek, Gadwin walczył do końca i opłaciło się rzut rożny dla Zagłębia, bodajże pierwszy w tym meczu. W narożniku boiska Rafał Baczyński, on dośrodkował przy drugiej bramce dla Zagłębia, tyle tylko, że to było z rzutu wolnego. Spory tłok w polu bramkowym i wybita piłka. Muszą tutaj bardzo uważnie grać obrońcy Dolkanu, ponieważ nie mogą być zbyt pewni interwencji swojego bramkarza na przedpolu.
są ostrożni, to widać, bo na przykład to Nierzyski, którego pamiętaliśmy w pierwszej lidze z odważnej gry, z przekraczania połowy boiska, tutaj przeszedł środek tylko raz, a tak cały czas zostaje z tyłu, pilnuje Stawieckiego. Rosiński. Dobiegła końca 43. minuta meczu w Ząbkach. 2-1 prowadzi Zagłębie Sosnowiec. Przypominamy, że ponieważ taki sam wynik był w Sosnowcu, tam wygrał Dolkan 2-1. Gdyby tak ten mecz zakończył się takim rezultatem, będziemy mieli rzuty karne. Ale jeszcze cała druga połowa przed nami. Dość obiecująca gra obu drużyn, zwłaszcza w ostatnich kilkunastu minutach. 3 minuty doliczają sędziowie do pierwszej części gry. Faulowany Derwin przez Rosińskiego. Rzut wolny dla Zagłębia. Musiał poczekać tutaj Antczak. Aż będzie do kogo zagrać tam do przodu. Zudin w walce z Warakomskim. Podenerwowany Warakomski ma pretensje do sędziego za tę interwencję. Ale będziemy mieli rzut wolny dla Zagłębia. Nie ma raczej wątpliwości. Z 5 graczy na Dolkanu w murze, choć odległość do bramki Kopczyńskiego ponad 30 metrów. Baczyński i Zudin przy piłce. Ale po raz kolejny w tym meczu Piotr Stach uderza. Trochę na wiwat. Szkoda, że nie ma Kazimierza Budy. Może pokazałby, jak te rzuty wolne należałoby wykonać. Warto powiedzieć, że w latach 80., kiedy Buda grał w drużynach Stali Mielec i Legii Warszawa, rzuty wolne były jego popisową specjalnością i mówiono, że strzela najlepiej w Polsce. No właśnie, w tym przypadku uderzenie Stacha, takie jak na początku meczu, gdzieś dokładnie mniej więcej w tę samą stronę. Także... chyba powinien troszeczkę, ktoś może inny wykonywać te same fragmenty gry. 3 minuty do końca. Nierzyski. Dolkan też już chyba jakby trochę chciał rozdobrać już do przerwy. No i błąd u Nierzyskiego. Łapka offside'owa. Zauważył to Baczyński, nie zdawał się na podanie, choć wydawało się, że sprytne zagranie mogło tutaj znacznie pomóc. Teraz część piłkarzy Dolkanu uciekała ze spalonego. Wychodził na czystą pozycję Antoniuk. Dyskusyjna decyzja. No właśnie. Moment podania. Nie, Antoniuk też chyba był na spalonym, choć akurat może ten kąt ten nie był najlepszy do oceny całej sytuacji. Derbin. Pole karne. Warakomski. Trochę teraz rozpaczliwie Dolkan. Stańczuk trafił w sędziego. Cały czas w Zagłębie, Derbin, faulowany i jeszcze jeden rzut wolny dla Sosnowiczan z tego mniej więcej samego miejsca, z którego wykonywali rzut wolny, gdy padła druga bramka. I oczywiście w takiej sytuacji Rafał Baczyński. Tym razem wysoko zagrana piłka. Znów niepewnie. Nowak pozwolił piłce opuścić boisko. Rzut rożny. No nie najlepiej zorganizowana gra obronna Dolkanu przy stałych fragmentach gry. Dla rywali. Jeszcze raz Baczyński. Kopczyński i... faulowany będzie... rzut wolny dla Dolkanu. Warakomski.
błędów z obu stron. Ciekaw jestem, jak będzie wyglądała gra w drugiej połowie. Ale zważywszy właśnie na te błędy, które są, myślę, że tu się nie skończy na trzech bramkach, że zobaczymy jeszcze kilkanaście udanych akcji i kilka bramek. O, że kwestia w skali błędów. Bo organizatorzy szykując sobie taką melodyjką, którą honorują strzelców bramek, przygotowali takich wariantów aż 20, jak zapewniają. No, tylu goli na pewno nie zobaczymy, ale z karnymi kto wie. No, właśnie. Jeszcze może zabraknąć. Sportowy gest teraz Sosnowiczan i zdaje się, że za chwilę rozlegnie się ostatni w pierwszej połowie gwizdek pana Zdzisława Bakaluka z Olsztyna. Mężnie zniósł to uderzenie piłką w głowę, nie upadł, cały czas prowadzi zawody. A rozpoczyna jeszcze raz Łukasz Kopczyński, młody bramkarz przemieniony sprowadzony z Okęcia. A tutaj były kłopoty z obsadą tej pozycji w drużynie Dolkanu, negocjowane warunki przejścia Wojtasika, który był wypożyczony ze Świdu Nowy Dwór Mazowiecki. Te rozmowy trwają, ale trzeba było na prędce organizować jakiegoś bramkarza teraz na początek sezonu. I teraz zakończył pierwszą połowę pan Zdzisław Bakaluk. 2-1 w Zagłębie prowadzi w Ząbkach, odrabiając straty z pierwszego meczu pierwszej rundy Pucharu Ligi. Idealny remis i teraz albo druga połowa zadecyduje o tym, kto awansuje do drugiej rundy, albo dopiero rzuty karne. W sumie fragmentami dość ciekawy mecz, prowadzona dosyć zacięta, ostra walka, ale agresywna, zmuszająca do popełniania błędów, i takich błędów mieliśmy kilka po obu stronach boiska. Trzy z nich zostały wykorzystane. Zaczął ten oto piłkarz, Artur Derbin. A tymczasem Cezary Olbrych rozmawia ze strzelcem drugiej bramki dla Zagłębia, Karolem Staweckim. Przyjechaliście 20 minut przed początkiem meczu i prowadzicie 2-1. Być może należałoby się częściej spóźniać, bo jak widać przynosi wam to szczęście. Myślę, że to nie było spóźnienie, żeśmy chcieli się spóźnić do autokar, ale no wyszliśmy tu na pewno z ambicją taką, żeby ten mecz wygrać. U siebie pokazaliśmy może na początku dobrej piłki, ale w końcu co nam brakło sił i to Dolkan strzelił dwie bramki i wygrał, chociaż mieliśmy wiele sytuacji. Miałeś dzisiaj udział przy obu trafieniach, najpierw asysta, przy drugim golu sam już byłeś egzekutorem. No, chcę strzelać te bramki tak jak w trzeciej lidze, chcę pokazać, że to nie był przypadek w trzeciej lidze i staram się, gram dla drużyny, dla Zagłębia i tak samo dla siebie. A co się stało po drugiej bramce? Obrona Zagłębia przysnęła. Uważam, że popełniliśmy bardzo błąd duży i dużo błędów w ogóle w defensywie ostatnio popełniamy. Dwóch zawodników stało między koło siebie i jeden z napastników Dolkana strzelił bramkę. Zbyt stracona bramka. Będą jeszcze bramki, czy mamy szykować się na rzuty karne? Myślę, że chcielibyśmy to rozstrzygnąć w meczu, nie w rzutach karnych, bo jak wiemy, rzuty karne to jest loteria. Także mi się zdaje, że jeszcze damy radę coś strzelić. Dziękujemy. Naszym gościem był Karol Stawicki. Karol Stawecki. No właśnie, być może to nazwisko będzie lepiej znane już wszystkim po tym sezonie drugoligowym. Statystyka pierwszej połowy. Dolkan 4 strzały na bramkę Roberta Stanka, 3 w światło bramki. No a raz udało się umieścić piłkę w siatce, zrobi to Grzegorz Piwko. Zagłębie strzelało 8-krotnie. Piotr Stach strzelał z rzutów wolnych, ale fatalnie. Znacznie lepiej doszło Derbinowi Staweckiemu, strzelcom bramek. 13 przewinień graczy Dolkanu, najczęściej faulował Rosiński. A Zagłębie faulowało 9-krotnie. Tutaj najczęściej napastnik właśnie, Karol Stawecki. I podsumowanie gry faul. W rzutach rożnych 3-1 dla Dolkanu. No i 3 spalone w pierwszej połowie. Za każdym razem na spalonym byli piłkarze Ząbek. Dziś w nocy na antenie Kanal Plus emocje bokserskie. Lennox Lewis kontra François Botta. No a my musimy wrócić do reportażu o Kazimierzu Budzie. Tory, którymi podążał Kazimierz Buda, nie doprowadziły go na szczyty piłkarskiej kariery, tylko w wieku 400 lat do Dolkanu Ząbki. Ja myślę, że dobre i to, bo wydawało się, że Buda skończy karierę w takich dosyć nieciekawych okolicznościach. Grał w bardzo marnych klubach, przeciętnie. Tutaj, jak się mówi, w Dolkanie odżył.
ma tutaj niedaleko pracę i jest wzorem dla młodszych kolegów i to nie tylko jeżeli chodzi o wybijanie rzutów wolnych, ale też o swoje zachowanie, postępowanie poza boiskiem i tak ci ludzie są w każdym klubie potrzebni, a jeżeli już była mowa o tej świetnej linii pomocy Buda, Buncol, Karaś, to trzeba też dodać, że w Dolkanie Ząbki jest też jego kolega z boiska Janek Karaś, który trenuje zespół juniorów. Drodzy Państwo, przypomnijmy sobie, jak padły bramki w pierwszej połowie meczu. 23 minuta, wyrzut z autu Stemplewskiego, błąd Łukasza Kopczyńskiego, bramkarza Dolkanu, przedłużone to zagranie przez Staweckiego, do piłki dopada Artur Derbin, nieupilnowany w tym przypadku przez Rosińskiego i 1-0 prowadzenie objęło Zagłębie. Drugi gol w 32 minucie, Baczyński z rzutu wolnego, w polu karnym Derbin, tu jest był jeszcze Nowak i strzał Staweckiego. Z innego ujęcia być może zobaczymy, że pojawiają się wątpliwości, czy przypadkiem Stawecki nie był na spalonym przy oddawaniu strzału w tym momencie przez Nowaka. Bramka została jednak uznana. Zagłębie prowadziło 2-0 i ten wynik dawał Sosnowiczanom awans, no ale tak ucieszyli się gracze Sosnowca, że moment dekoncentracji, kilkadziesiąt sekund później, świetne zagranie, prostopadłe Stankiewicza w pole karne, tutaj Grzegorz Piwko pokonał Roberta Stanka i 2-1 jest w Ząbkach po 45 minutach gry. Dolkan wygrał również 2-1 w Sosnowcu, a zatem idealny remis. I czekamy teraz na rozstrzygnięcie. Jedna zmiana w drużynie Zagłębia Sosnowiec. Marek Adamczyk pojawił się na boisku z numerem 11. Zastąpił Macieja Zudina, napastnika Zagłębia, który dość dobrze prezentował się w pierwszych minutach meczu. Później już tam zdecydowanie gorzej partnerował Staweckiemu. Mniej widoczny, gorzej sobie radził z obroną Dolkan. A dobra gra Stawieckiego w pierwszej połowie zaowocowała już tym, że miał tu w przerwie sesję zdjęciową. Przy dużym zainteresowaniu fotoreporterów pozował do szybko zdjęć, które być może ukażą się w fachowych tygodnikach piłkarskich. A drugą połowę rozpoczęli gospodarze. Przypomnijmy może składy obu zespołów. Dolkan w bramce Kopczyński, z czwórką Smolarczyk, z 13 Warakomski, z 19 Unierzyski. To linia obrony Dolkanu. W pomocy Rosiński z 8, z 3 Stańczuk, z 6 Stankiewicz, z 7 Kucharski, z numerem 11 Stasiuk. W ataku z 10 Piwko i z 18 numerem Antoniuk. Natomiast skład Zagłębia w bramce Stanek, w obronie z 15 Stak, z 18 Antczak, z 19 Pierścionek i z 14 Nowak, w pomocy z 17 Stemplewski, z numerem 20 Obiedziński, z 6 Baczyński, z 8 Derbin i w ataku z 4 Stawecki i z 11 Marek Adamczyk, który pojawił się na boisku po przerwie. Atak Zagłębia, właśnie Adamczyk po raz pierwszy przy piłce. I nieprawidłowo powstrzymywany przez Warakomskiego. Jak zwykle w takich sytuacjach wybijać piłkę będzie Baczyński. Piłkarze zmienili strony boiska, ale znów mniej więcej z tego samego miejsca rzuty wolne dla Zagłębia. Tym razem inne rozwiązanie. Podniesiona chorągiewka liniowego na spalonym. Przy tym zagraniu Łukasza Antczaka był Karol Stawecki. Właśnie Stawecki na Państwa ekranach. Tymczasem Dolkan, Warakomski, prostopadła piłka do Antoniuka. Aut dla Dolkana. Kierując tutaj obroną Piotr Pierścionek z numerem 19, ustawia kolegów, rzut z autu, poradził sobie Antczak, Stawecki przez siebie do Adamczyka, Adamczyk utrzymał się przy piłce, rozciągnął grę do Stemplewskiego, nie było chyba spalonego w tym przypadku, ciekaw jestem powtórki, Stawecki akurat bardzo nie protestuje. Wydawało mi się, że wychodził za obrońców w momencie podania. O właśnie w tym. I wydaje się, że właśnie tak było.
No ale tak jak mówimy, ten plan nie pozwala nam tutaj jednoznacznie weryfikować tej, takich sytuacji. Antoniuk na prawą stronę, bardzo dobrze do Rosińskiego, spóźnił się teraz troszeczkę Derbin. Rosiński jednak nie wykorzystał tego. Słabe zagranie po ziemi, Stawecki, przy nim Unierzyski. Jeszcze raz Unierzyski. Rosiński najpierw rozejrzał się, gdzie są rywale. No ale podał bardzo niedokładnie. Baczyński. Jeszcze raz wrócił do zagrania piłki przez Antoniuka. I aut dla Zagłębia. Z autu Antczak. Atakowany Stawecki przez Unierzyskiego. Odpychany zdaniem arbitra. Rzut wolny, kolejny dla Zagłębia. I znów Baczyński. Baczyński to nie tylko piłkarz Zagłębia Sosnowiec, ale i prezes, a były trener drużyny, który wprowadził ją właśnie do drugiej ligi, piątej bodaj. No tak, od tego poziomu musiał Zagłębie zaczynać po kłopotach organizacyjnych. Adamczyk zablokowany. Antoniuk od razu na prawą stronę do Rosińskiego. Za słabo Rosiński. Nie miał problemów z przerwaniem tej akcji Obiedziński. Teraz taka luka w środku boiska. Bardzo aktywny Antoniuk. Stankiewicz. Wstrzymał trochę grę. Teraz zdecydował się na daleki przerzut w stronę Grzegorza Piwki. Walczy Piwko, ale poradził sobie Piotr Stach. Mówiliśmy o tym, że w Dolkanie nie ma wychowanków, ale warto wspomnieć, że jeden z piłkarzy Dolkanu, Jurek Grom, legendarny, był jednym z najlepszych piłkarzy powojennej Polonii. Warszawa wychował się właśnie tutaj w Ząbkach, w klubie, który nazywał się wówczas jeszcze Ząbkowia. Tenże Jurek Grom był bohaterem filmu Piłkarski Poker, ale teraz akcja Sosnowca i strzelał Adamczyk. Jeszcze mógł dojść do piłki w polu karnym, ale nie ma rzutu rożnego, nie odbija się piłka od nogi gracza Dolkanu. Popatrzmy, Adamczyk, no dobra zmiana trenera Szaleńskiego. Bardzo aktywny w tych pierwszych minutach po wejściu na boisko napastnik Zagłębia. Zudin jednak zbyt mało angażował się w grę jako typowy napastnik, to wzmacniał linię środkową, często się cofał z trenerem Szaleńskiemu. Zdaje się, że bardziej potrzebny drugi gracz na szpicy obok Staweckiego. Warakomski. Daleka piłka, pole karne. Piwko zdecydował się tutaj bardzo słusznie na strzał z kilkunastu metrów, ale obok trzeci, bramki. Każdego zawodnika jest chyba najczęściej strzelającym graczem na boisku i nieprzypadkowo tego jednego właśnie zawodnika zostawiają w przodzie piłkarze Dolkanu i starają się podać mu piłkę, wiedzą, że dzięki swojemu sprytowi na pewno strzeli albo celnie, albo tuż obok bramki. A tymczasem w Ząbkach zaczęło padać. Ładna słoneczna pogoda, jak Państwo widzieli, a wcześniej, teraz się zachmurzyło. Dolkan, Stasiuk. Jeszcze raz Łukasz Stasiuk. Dość ostre wejście i będziemy mieli pierwszą żółtą kartkę w tym meczu dla Sebastiana Stemplewskiego. Przepraszający gest gracza Zagłębia, zasłużona żółta kartka za ten faul. Popatrzmy. Chociaż w pierwszej chwili wydawało mi się, że zaatakował jednak piłkę. Wyglądało jakby się Stasiuk straszył, ale faktycznie... Ale jednak to było trochę od tyłu, tak, atak zaczepiony. Inna rzecz, że Stasiuk nie pokazał na razie w tych 45 minutach tych predyspozycji, które by go klasyfikowały wyżej niż Dolkan. Tak jak żeśmy mówili, Polonia Warszawa na razie gra dość statycznie i nie widać go za bardzo, nie wyróżnia się na tle kolegów. Strzelał głową Antoniuk. Po tym dośrodkowaniu z rzutu wolnego, ale daleko dość od bramki Roberta Stanka. Stawką na pewno prestiż, awans do drugiej rundy, a możliwość gry z łódzkim klubem sportowym. Także
kwestia finansowa, podratowanie, poprawienie budżetu klubu na nadchodzący sezon. Stąd może gra obu zespołów trochę ostrożniejsza, jednak to, co oglądamy teraz na boisku, akcje kończone strzałami, wynikają mniej z ataku pozycyjnego, a z takich pojedynczych wypadów, próbę zmylenia obrony rywala dalekim jednym zagraniem. Stankiewicz trochę mniej dokładnie niż w pierwszej połowie, faulowany Antoniuk przez Nowaka, coraz silniej pada na obiekcie Dolkanu. Może ostudzi to trochę kibiców, którzy pierwszą połowę oglądali siedząc okrakiem na płocie. Teraz troszkę pochłody, a ten deszcz może przysporzy nam więcej emocji, bo strzały, tak jak teraz, rzut wolny, może bity nisko po ziemi, może być bardzo trudny do obrony. Stańczuk mocno, ale Baczyńskiego, który był w murze, Unierzyski z lewej nogi. I jeszcze raz Stańczuk nie trafił czysto w piłkę. I Derbin uprzedził Stankiewicza. Stankiewicz, pole karne do Antoniuka. Barakomski, ale no bardzo, bardzo niecelnie. No tutaj przy tym kameralnym dosyć obiekcie taki strzał. To jest, to piłka może znaleźć się na prywatnej posesji jednego z mieszkańców Ząbek. Tutaj założono takie może 8-metrowe siatki za bramką. Ale za bramką, ale, do licha. Tak, ale one są trochę za niskie. Natomiast jeżeli mowa o prywatnych posesjach, Dolkan działa bardzo sprawnie, ma w tej chwili na boiska na 4 hektarach, a udało się klubowi załatwić jeszcze kolejne działki sąsiednie przylegające do obiektu. Ma tutaj aż 20 drużyn piłkarskich, jest to jeden z lepszych wyników, a być może najlepszy w całym regionie warszawskim, także to stawienie na młodzież może kiedyś przynieść owoce. No, to dobra organizacja, także przychylność władz miejskich, między innymi burmistrza Jerzego Bock-Schneidera, który nie opuszcza takich ważnych meczów Dolkanu. Pięćdziesiąta piąta minuta meczu. Wciąż 2-1, wciąż wynik z pierwszej części gry. Derbin i Rosiński. Przypadkowy chyba jakiś uraz Rosińskiego. Adamczyk z autu. Dobrze Stańczuk. Nowak. Adamczyk, no, starał się przejąć tę piłkę po zbyt mocnym zagraniu Nowaka. Antoniuk, Baczyński, przy nim Stańczuk, faulował tego głównego rozgrywającego Zagłębia Sosnowiec. Starają się tutaj bardziej pilnować Baczyńskiego, gracza Dolkanu, ograniczać jego poczynania. Nowak przed pole karne, no ale czytelne i niedokładne zagranie. Unierzyski, Stasiuk. Dobra interwencja, ale na moment tylko przerwana akcja Dolkanu. Stankiewicz na prawą stronę. Ucieka tutaj Rosiński. Rosiński, pole karne, Stankiewicz i tuż nad bramką. Ale bardzo ładna akcja gospodarzy. Z dużym rozmachem, na dużej szybkości przeprowadzony ten atak. Dokładność jeszcze odegrania piłki do Stankiewicza. Warto tego zawodnika. Warto tego zawodnika pochwalić, bo najczęściej zaczynał na akcję Dolkanu spod własnej bramki i jak widać potrafi całe boisko przebiec w dość szybkim tempie, zakończyć akcję strzałem. Nie jest to może zbyt szybkie, ale na pewno jest to zawodnik obecny w każdym rejonie boiska i przydatny w drużynie chyba najbardziej. Co ciekawe, był w pierwszym meczu rezerwowym, także widocznie trener uznał, że są od niego jeszcze lepsi. Wtedy no chyba grał Kazio Buda. Dobrze zastępuje najstarszego, najbardziej doświadczonego gracza Dolkanu. Po przeciwnej stronie na strzał zdecydował się Łukasz Antczak, ale te strzały z dystansu piłkarzom z Sosnowca kompletnie nie wychodzą. My jeszcze raz oglądamy akcję Dolkanu i strzał Stankiewicza. Starcie Staweckiego i Warakomskiego. Walczył do końca Stawecki, przy piłce ponownie Stankiewicz, pułapka offside'owa zakładana przez graczy Zagłębia, ale bardzo dobrze poradził sobie z tym Stankiewicz i teraz zagranie Rosińskiego
zbyt mocne w stronę Grzegorza Piwki. Wydaje się, że należało chyba spokojniej podejść do całej sytuacji, podciągnąć jeszcze z piłką bliżej linii końcowej i wówczas dopiero odgrywać. Pospieszył się Rosiński. Tymczasem już akcja po drugiej stronie. Derbin faulowany przez Warakomskiego, zdaniem arbitra. Kolejny zatem rzut wolny dla Zagłębia. On deszcz nie słabnie. Dość silne teraz opady. Tabaczyński będzie miał może już 8. albo 9. okazję, żeby wznowić grę rzutem wolnym z tego właśnie rejonu boiska. Dość twarde wejście, ale nie wiem, czy aż kwalifikujące się może. Jeszcze tam jakiś był ruch łokciem. Nie widzieliśmy tego dokładnie, po którym ucierpiał Artur Derbin. No nie, tutaj wejście kolanem było tak bolesne, dość czułą okolicę, dlatego też i Artur Derbin na noszach opuszcza boisko, konieczna chyba. I dojście do siebie, Zagłębie zatem ponownie dziesiątkę boi w pierwszej połowie, jeśli już ktoś kontuzjowany opuszcza boisko, to gracz Sosnowca. Baczyński z rzutu wolnego. Miękko do wbiegającego tutaj w pole karne Obiedzińskiego i słupek ratuje teraz Dolkan. To było dość czytelne i sygnalizowane, dlatego dziwię się, że niebezpieczeństwo nie zostało zażegnane wcześniej przez obronę Dolkanu. Zdawało się, że Baczyński spóźnił się z tym podaniem, tak, że właściwie Obiedziński nic z tego nie wyjdzie niepotrzebnie. Ale Baczyński wiedział, co robi i podał mu piłkę na nos, jak to się w żargonie piłkarskim mówi. Byliśmy bliscy trzeciego gola. Bardzo sprytne zresztą później uderzenie Obiedzińskiego. Techniczne, niewiele brakowało, piłka wylądowałaby w samym okienku. Wciąż jednak był bramek po przerwie, odpowiedź Dolkanu, Antoniuk. Stankiewicz. Stankiewicz, sporo ma miejsca, strzał. Jednak słaby wprost w nogi kolegi, był to Kucharski, który chwilę później faulował. Artur Derbin już wraca na boisko. Zatem Zagłębie ponownie w komplecie. Stawecki. Prawą stroną teraz przedziera się Zagłębie. Stawecki w twardej walce z Unierzyskim. Może nie najlepiej czuł się w nowym otoczeniu Unierzyski na początku tego meczu. Tam kilka niepewnych interwencji i nieporozumień w obronie, ale w miarę upływu gry te interwencje lepsze. Teraz Adamczyk rozkłada ręce, twierdząc, że spalonego nie było, ale nie miał wątpliwości sędzia liniowy. Dalekie zagranie teraz w stronę Piwki. My popatrzmy. No nie, tutaj dwóch graczy Zagłębia na spalonym. Derbin. Derbin, przy nim Smolarczyk. Spokojna interwencja ostatniego stopera Dolkanu. Ładnie zablokował Derbina, opanował piłkę i od razu do Rosińskiego. Rosiński wzdłuż linii do Antoniuka, z przodu tylko Piwko. Twarde wejście Obiedzińskiego, przerywające akcję Dolkanu, ale nieprzepisowe. Rzut wolny dla gospodarzy. Nie trafił w piłkę Obiedziński. Zbił z nóg rywala Rosiński. Obiedziński. Derbin, przy nim Warakomski. Poślizgnął się Derbin, piłka opuściła boisko. My jeszcze raz oglądamy strzał Obiedzińskiego. No i zabrakło szczęścia gościu. Piwko. Stańczuk. Dobrze do Stankiewicza, ten bardzo dobrze rozciągnął jeszcze bardziej na lewą stronę i 2-2! Świetnie rozegrana teraz akcja przez gospodarzy i bramkę wyrównującą zdobywa Piotr Stańczuk. Nie będziemy mieli w tym meczu rzutów karnych. Ale na tę akcję, która przyniosła drugą bramkę Dolkanowi, warto popatrzeć. A Stankiewicz się trochę poprawił, bo w poprzedniej akcji próbował strzelać, nie wyszło mu to i teraz zagrał do kolegi lepiej ustawionego.
Proszę popatrzeć, Stańczuk. Stankiewicz. No nie, to nie był strzał Stańczuka, przepraszam Państwa. Bramkę zdobył Łukasz Stasiuk. Trochę nas zmyliło zaprezentowane przez realizatora osoba Stańczuka. A zatem Łukasz Stasiuk świetnie zamknął tę akcję lewą stroną, natomiast niecodzienna sytuacja na boisku, bo to wybiegli kibice. Jakaś straszna afera, zupełne nieporozumienie, tutaj nie ma żadnych służb ochronnych. Tak widać, też nie ostudził tych młodych ludzi, biegli na boisko, nie bardzo wiadomo o co im chodzi, próbowali zabrać piłkę. Jak widać, nie mają tutaj specjalnych pretensji do piłkarzy obu drużyn, ale wbiegli do budynku klubowego. Coś nieprawdopodobnego. W tej chwili robi się naprawdę niebezpiecznie. Nawet na naszym stanowisku tu lecą jakieś przedmioty. No, zdaje się, zbyt duży kredyt zaufania dla organizatorów tego meczu. Wydawało się, że no, dlaczegoś miałoby dojść do jakichś awantur w Ząbkach, a to tymczasem naprawdę niebezpiecznie. Trzeba powiedzieć, że dość niemrawo spisują się służby porządkowe i ochroniarze. Jest co prawda tutaj kilkunastu, ale spokojnie stoją wokół boiska i na razie przyglądają się, mają nadzieję, tak jak i my, że kibice wrócą na trybunę, usiądą i dalej spokojnie będziemy mogli oglądać mecz. Może oni mają zapobiegać burdom na trybunach, a burdy na boisku już ich nie obchodzą. To bardzo ciekawe. Naprawdę jakaś kompletna teraz anarchia, jak Państwo widzą, na stadionie w Ząbkach. Obrazek zupełnie niezrozumiały. No i w sytuacji, gdy Dolkan zdobył drugą bramkę, to i jest bliższy awansu, to akurat te pieniążki zarobione mogą, może Dolkan stracić za kary, jakie PZPN nałoży na klub Ząbek. No widać w tej chwili tam poza stadionem zbliżają się policjanci. Ich obecność być może troszeczkę uspokoi kibiców. Informacja, że no, całą sprawę wywołała jakaś utarczka między kibicami tutaj na tej trybunie przy ławkach rezerwowych. Ale co wywołało taką, a nie inną reakcję, no tej hołoty, która siedziała po przeciwnej stronie. Popatrzmy, jak, jeszcze raz, jak padła bramka na 2-2. Stańczuk po obwodzie, w takim języku piłki ręcznej określenie, bardzo ładne zagranie Stankiewicza w tempo do Łukasza Stasiuka i radość olbrzymia. 2-2, znów w lepszej sytuacji piłkarze Ząbek. Teraz kibiców próbują namówić do zejścia z boisku kibice Legii, starsi, którzy cieszą się większym autorytetem, więc miejmy nadzieję, że wystarczy tego autorytetu, żeby zapanować nad młodszymi kolegami. Powoli się sytuacja uspokaja. Jest policja, oby jej wejście zaraz znowu tego nie zaogniło konfliktu, ale kibice opuszczają murawę i za chwilę usiądą na trybunach. Jeszcze raz bramka Łukasza Stasiuka, akcję po akcji, która naprawdę godna kamer. A Dolkan tutaj wyszedł ze sporych opresji, przegrywał 2-0. Teraz jest 2-2, w lepszej sytuacji gracze z Ząbek, a my miejmy nadzieję, że za chwilę ten mecz zostanie wznowiony. Się do policji zakończy całą sytuację. A my tymczasem mieliśmy znowu w zeszłym tygodniu naradę ważnych osób na temat bezpieczeństwa na stadionach, ale jak to narada przyniosła tylko parę dokumentów, a na stadionach jak porządku nie ma. W niektórych miejscach, na szczęście tylko w niektórych, tak nie ma go dalej.
służby porządkowe wyraźnie przespały pierwszą połowę, kiedy widać było, że kibiców energia rozpiera, że siedzą na płocie, że chcą zaistnieć tutaj w Ząbkach, pokazać swoje istnienie. Troszkę to kosztować nas będzie opóźnienie w tej relacji, ale już kibiców na boisku nie ma, za chwilę sędzia wznowi zawody. My oglądamy jeszcze poprzednią akcję Zagłębia, które miało szansę tutaj na prowadzenie 3-1. Po strzale Obidzińskiego kibice zajmują miejsca na trybunach. Mieliśmy informację od arbitra Zdzisława Bakaluka, że nie będzie tolerował już więcej takich przerw, że czeka 2-3 minuty i jeśli sytuacja nie zostanie opanowana, przerwie mecz. Nie zostanie ten mecz dograny do końca. No, podobnej interwencji możemy się spodziewać w razie jeszcze jednego wtargnięcia kibiców na boisko w Ząbkach. Natomiast ciekawa byłaby tutaj sprawa do rozstrzygnięcia dla Wydziału Dyscypliny, bo gospodarzem jest Dolkan. Awantury prowokowali kibice przyjezdni, także byłby tutaj dosyć ciężki orzech do zgryzienia, jak sprawę tę osądzić. No tutaj osobiście obserwują wydarzenia na stadionie Dolkanu Eugeniusz Kolator i Tadeusz Diakonowicz, Dariusz Kowalski, obserwator ligowy Wit Żelazko. To oczywiście najważniejszy będzie raport Dariusza Stawickiego, obserwatora Polskiego Związku Piłki Nożnej. Sytuacja opanowana. 70. minuta meczu, choć ten mecz potrwa dłużej niż 90 minut po tej kilkuminutowej przerwie. 2-2 to jest najważniejsze w tym spotkaniu, czyli znów wynik, który premiuje Dolkan. Stankiewicz zepchnięty teraz przez Obiedzińskiego, ma kłopoty z oddaniem piłki i aut dla gospodarzy. Będziemy mieli zmianę w drużynie Dolkanu i w Zagłębiu również. Norbert Petasz wejdzie na boisko w drużynie Ząbek, a Dawid Skrzypek w Zagłębiu. Obaj przygotowani do wejścia tuż przy linii bocznej, natomiast teraz dopiero będą możliwe te zmiany. Zejdzie z boiska Rafał Baczyński, no, piłkarz, którego tutaj wiele zależało, najwięcej zależało w grze Zagłębia. A zatem takie ciekawe pociągnięcie trenera Szareńskiego. Zobaczymy, jak zastąpi Baczyńskiego Skrzypek. A druga zmiana to za Roberta Kucharskiego Norbert Petasz. Podobnie jak Łukasz Kopczyński, bramkarz Dolkanu, pozyskany przed tym sezonem przez Dolkan z Okęcia. A nie można zapominać, że z drugoligowej rozgrywki za 10 dni trenerzy chcą wykorzystać każdy mecz, nawet tak ważny jak Pucharze Ligi, do sprawdzenia wszystkich zawodników, żeby nie popełnić błędu już na starcie rozgrywek. A czekają obie drużyny bardzo ciekawi rywale, na pewno dawno nie widziani. Tu w Ząbkach w trzeciej kolejce na przykład gościć będzie Lech Poznań. A pierwszy meczu 29 lipca też w Ząbkach Dolkan podejmować będzie drużynę Odropola. Teraz Zagłębie zmuszone do bardziej ofensywnej gry, bo musi strzelić bramkę, jeśli myśli o awansie. Antoniuk, Stasiuk nie doszedł do piłki. No, Zagłębie w dotychczasowej części meczu pokazywało, że w ataku pozycyjnym potrafi sobie wypracowywać sytuacje, stałe fragmenty gry, po których było spore zagrożenie dla bramki Kopczyńskiego. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tych ostatnich 20 minutach. Rzutka w pole karne. Derwin! No ale tutaj blokowany przez Rosińskiego oddał strzał daleko od bramki. Ale trudno się dziwić, ta bramka druga wyrównująca odebrała trochę animuszu gościom, bo znowu są o te dwie bramki dalej od awansu w Pucharze Ligi. A Dolkan jest specjalistą od wyników remisowych 2-2 w sparingu, już trzykrotnie takie miał wyniki i nie jest to nic trudnego dla tej drużyny. Adamczyk w walce z Warakomskim, dobrze blokował piłkę obrońca Dolkanu, popychał go Adamczyk, który teraz niepotrzebnie dyskutuje z sędzią liniowym. O, trzymał najpierw za rękę, a teraz
odepchnął obrońcę Dolkana. W środku boiska Derbin i Obiedziński. Dość niebezpieczne zagranie Stańczuka, ale nie przerwał gry sędzia. Derbin raz jeszcze. Trochę jednak chaotycznie w ostatnich kilkudziesięciu sekundach. Lewy pomocnik Zagłębia Sosnowiec. Mówiliśmy parę rzeczy przykrych o kibicach Sosnowca, powiedzmy parę innych, bardziej sympatycznych. Jednym z najbardziej znanych sympatyków tego klubu, a wcześniej piłkarzem w latach 20. był słynny tenor ówczesny Jan Kiepura, którego państwo twórczości może nie wszyscy znają, ale melodię Brunetki, Blondynki, a wszystkie was dziewczynki chyba zna każdy. Kiepura kibicował właśnie Zagłębiu Sosnowiec przez całe swoje życie. O, teraz już ulewa, która znacznie utrudnia chyba grę i dokładniejsze rozgrywanie piłki. Sporo zatem chaosu na boisku. Stawecki. On wziął solidny zapach do tego dryblingu. Adamczyk! Jeszcze Adamczyk walczył o piłkę, ale poradzili sobie Smolarczyk i Warakomski. Trochę się zagapił w tej chwili napastnik Zagłębia. Była doskonała sytuacja do zdobycia prowadzenia. Spóźnił się ze startem do piłki. I odpowiedź Dolkanu. Ale poradził sobie Stach. Stanek. Ponownie Stach. Stankiewicz faulowany przez Obiedzińskiego. Zazwyczaj komentując mecze piłkarskie sporo mówi się o taktyce obu drużyn. Tutaj taktyka jest troszeczkę, można powiedzieć, przypadkowa. Bardziej wynikająca z chęci zawodników niż z ich wytrenowania, przygotowania. Jest to taki futbol z większą ilością pomyłek, ale może przez to dla wielu osób ciekawszy niż taki poukładany, wyrachowany ligowy, gdzie wiadomo kto, gdzie się będzie poruszał, gdzie za chwilę pójdzie podanie. Tutaj o wielu akcjach decyduje przypadek. Antoniuk nie opanował piłki. To jest przy tym padającym deszczu znacznie trudniejsza sztuka niż jeszcze kilkanaście minut wcześniej. Podawał rzutu wolnego Stańczuk, a wznawia grę Stanek. Kwadrans. O, ja myślę, że jeszcze 6-7 minut doliczą sędziowie do drugiej połowy. Tyle czasu pozostało do zakończenia tej rywalizacji. 2-2 wynik, który daje awans Dolkanowi. Musi się teraz spieszyć Zagłębie. Semplewski na lewą stronę do Adamczyka. Zablokowane to dośrodkowanie przez Rosińskiego i rzut rożny dla Zagłębia. Nie ma już Baczyńskiego. Zobaczymy, kto zatem przejmie jego obowiązki. Przy stałych fragmentach gry biegnie właśnie Semplewski. Prawy pomocnik Zagłębia. Bardzo ciasno przed bramką Kopczyńskiego. Tam czekać będą na błąd bramkarza Sosnowiczani, ale mocno podkręcona piłka i jeszcze otarła się od któregoś graczy Dolkanu, a zatem kolejny rzut rożny. Semplewski razem mocniej, Kopczyński i z pierwszej piłki tutaj zdecydował się na strzał czekający na taką właśnie odbitą piłkę z pola karnego Krzysztof Obiedziński. Bardzo przydomny strzał Sosnowiczanina. Widać, że nie rezygnują jeszcze piłkarze tej drużyny. Jeszcze myślą o awansie do drugiej rundy. No byli tu w świetnej sytuacji. Decydujący na pewno ten moment dekoncentracji po strzeleniu drugiej bramki. I błąd w obronie. No a potem niewykorzystana sytuacja już w drugiej połowie. Odpowiedź Dolkanu. Zobaczymy teraz, co zrobi Zagłębie. Skrzypek, pole karne, niepewnie rzuca przed polu. Kopczyński, ale Derbin, opanowując piłkę w polu karnym, pomógł sobie rękami. Na internetowej stronie Zagłębia Sosnowiec, o której już mówiłem, trwa ankieta wśród kibiców, czy co oni sądzą o odejściu trenera Tochela, który związany jest z wszystkimi awansami tej drużyny w ostatnich latach, i większość panów uważa, że jest to tragedia dla sosnowieckiego klubu. Miejmy nadzieję, że jednak nie jest to człowiek niezastąpiony i Władysławowi Szaryńskiemu uda się przysporzyć tyle samo przynajmniej sukcesów, ile jako zawodnik tej drużynie w dawnych latach przysparza. Dobrze, teraz wejście Unierzyskiego. Przerwało akcję Zagłębia. Później jednak już Unierzyski musiał poczekać z następnym zagraniem. Podał do Antoniuka. Petasz. Stańczuk. Rosiński.
prawej stronie Dolkan, Pitko, pole karne. No minął się z piłką pierścionek, ale bez konsekwencji wygląda, dla Zagłębia. Wygląda na to, jakby akcja bez udziału Stankiewicza nie mogła się udać. Adamczyk do środka, teraz tutaj ma sporo miejsca Semplewski, ale zagrał fatalnie. To są te przypadki, o których mówiliśmy, że niedostatek umiejętności technicznych czasami powoduje, ale nie można zawodnikom odmówić ambicji, woli walki, chęci. I jeżeli gdzieś, to właśnie na tych stadionach niższych klas odrodzi się polski futbol. Skrzypek po prawej stronie, ale nie doszedł do piłki po niedokładnym zagraniu. Dolkan, daleka piłka w stronę Grzegorza Pitki, ten chciał tutaj odgrywać na lewą stronę. Nie udało się i Stanek. Za chwilę jeszcze jedna zmiana, Miłosz Miśkiewicz, gracz Zagłębia. Przygotowuje się do wejścia. Semplewski, Skrzypek. Wciąż brakuje dokładności, wydaje się, że właśnie Sebastian Semplewski po zejściu Baczyńskiego wszedł na środek pomocy i stara się dyrygować poszczeniami kolegów, ale na razie bardzo dużej dokładności w jego podaniach. Dolkan przepuszczał piłkę Antoniuk do Petasza, no ale chyba źle obliczył jej lot po podaniu. Jeden z piłkarzy Zagłębia doznał jakiegoś urazu, ale nie przerwają gry ani jedni, ani drudzy. Derbin, pole karne, Kopczyński nie łapał piłki. Znów piąstkował, to zawsze zwiększa możliwość błędu, zwłaszcza wtedy, kiedy piłka jest śliska. Stankiewicz był faulowany, sędzia pokazał najpierw prawo korzyści, ale koledzy uznali, że potrzebna piłkarzowi pomoc lekarza i być może za chwilę pojawi się na boisku. Żółtą kartką karany grający z numerem 19 Piotr Pierścionek, a my mamy zmianę trzecią, ostatnią w drużynie Zagłębia. Karol Stawecki schodzi z boiska, w jego miejsce z 16 Miłosz Miśkiewicz i zmiana w drużynie Dolkanu, także z numerem 10 Grzegorz Piwko, strzelec pierwszej bramki, schodzi z boiska, w jego miejsce z 14 Tomasz Zieliński, a zatem ten drugi piłkarz obok Unierzyskiego pozyskany w ciągu kilku ostatnich dni z warszawskiej Polonii. I można powiedzieć, że Piwko jako napastnika swoje zrobił w obu meczach, strzelił po bramce i może być zadowolony z obu swoich występów. No, w dużej mierze, a jeśli Dolkan awansuje, będzie to zasługa. Co ciekawe, tak jak mówiłeś już wcześniej, zwracałeś na to uwagę, piłkarza, który pierwszy mecz rozpoczął na ławce rezerwowych, Stankiewicza, na 4 bramki. On tutaj wypracował wszystkie. Kto wie, czy to nie on będzie grał w podstawowym składzie na początku rozgrywek ligowych, a może trener Wiśnik znajdzie miejsce i dla niego, i dla Budy. Co ciekawe, 40-letni Buda grał w końcówce sezonu bardzo ciężkiego trzecioligowego, grał po 90 minut, nie oszczędzał się, nie było potrzeby, żeby go wcześniej z boiska ściągać. No, Zagłębie teraz w bardziej zdecydowany sposób, ale sporo nerwowości, jeśli chodzi o takie ostatnie zagranie już gdzieś w pobliżu pola karnego. Derwin. Drodzy Państwo, Cezary Olbrych rozmawia ze strzelcem pierwszej bramki w tym meczu dla Dolkanu, bramki z Grzegorzem Piwką. Mieliśmy 0-2, zdawało się, że Dolkan już poza rozgrywkami, tymczasem fantastyczna metamorfoza. Co się stało? Znaczy zawsze gramy, nie wiem dlaczego, tracimy pierwszą bramkę, tak samo od Sosnowcu jak tutaj. Dopiero coś tam nas wstępuje i dopiero gramy naszą grę. Na 5 akcji Dolkanu chyba 4 w wykonaniu Grzegorza Piwko. Takie były założenia przedmeczowe? To znaczy drużyna gra na 2 napastników i raz mi wychodzi, raz Piotrowi Antoniukowi i zależy od sytuacji. Wszystko wskazuje na to, że kolejny wielki rywal ŁKS też do przeskoczenia, jeżeli oczywiście taki wynik utrzyma się do końca. To znaczy pierwszy raz będziemy grać z takim renomowanym przeciwnikiem jak ŁKS? No zobaczymy, no. Boisko weryfikuje wszystko, no zobaczymy. Dziękujemy, życzymy równie efektownych strzałów i bramek. No, dziękujemy za tę rozmowę. Dolkan teraz miał okazję do przeprowadzenia bardziej groźnego ataku. Grzegorz Piwko, bramka w Sosnowcu, bramka w meczu rewanżowym. Ale taktyka polegająca na tym, żeby pierwszy stracić bramkę, aby wygrywać, to może się okazać bardzo złudna. Jest to o tyle dobra taktyka, teraz żartuję, że piłkarzom nie trzeba mówić, gdzie jest Piwko. Żółta kartka teraz dla Pawła Rasińskiego, kapitana Dolkanu. Pierwsza żółta kartka w tym meczu dla gracza Ząbek. Za ten faul na Arturze Derbinie, który no
po przejściu Rosińskiego miałby już tutaj sporo miejsca, aby pomknąć w stronę pola karnego. To Maciej Smolarczyk, ukarany żółtą kartką. Rzut wolny. Dermin ponownie przez moment poza linią boczną boiska. Odsuwa mur Dolkanu pan Zdzisław Bakaluk. Stemplewski. Dochodząca piłka i znów fatalnie Kopczyński. Ale nie potrafili tego wykorzystać sosnowiczanie. Nie strafił w piłkę Adamczyk. Jeszcze walczy do końca Marek Adamczyk. No i znów była szansa na to, aby zdobyć trzecią bramkę. Popatrzmy, jakaś przedziwna interwencja. Gra błędu, wielka szkoda, bo mielibyśmy jeszcze bardziej emocjonującą końcówkę, ale Adamczyk troszeczkę przysypia w tych decydujących momentach. No, to już później naprawdę zbyt optymistycznie poszedł do całej sprawy, sądząc, że uda mu się przejść między dwoma obrońcami. Unierzewski. Antoniuk. Petasz. Zieliński po lewej stronie, do niego piłka, 16 metr i na spalonym Norbert Petasz. 6 minut, no plus na pewno kilka minut doliczonych przez sędziów. Tyle pozostało do końca meczu. Popatrzmy. Moment podania, Zieliński i no. No tak wszystko na pograniczu do prawdy. Bardzo ciężką pracę mają teraz sędziowie, gra się robi coraz szybsza, a jeżeli mówimy o tym, że bardzo ściśle i bardzo fachowo obserwowani i szkoleni są sędziowie główni, to z liniowymi już bywa gorzej i nie zawsze liniowi po prostu prezentują poziom wymagany w pierwszej czy drugiej lidze. No miejmy nadzieję, że to szkolenie będzie w najbliższych latach tak postępować, że liniowi będą równie ważni i nie będzie się zaniedbywać obsady, bo te ich decyzje coraz częściej decydują o wynikach spotkań. Widzimy to zwłaszcza w powtórkach meczów, w powtórkach sytuacji, że właśnie ta reakcja jest czasami najważniejsza przez 90 minut. Nie zagranie jakiegoś zawodnika, tylko ruch chorągiewką sędziego decyduje o końcowym rezultacie. No bodajże od 6 lat władze światowej europejskiej piłki dbają o to, aby ta rola liniowego i jego dyspozycja, no to było coś na dużo wyższym poziomie. A następuje no, specjalizacja w tym kierunku, no, by naprawdę wyszkolić i dać do sędziowania naprawdę dobrze przygotowanych sędziów liniowych. To nie trzeba nam nikomu tłumaczyć chyba, że to jest szalenie trudne, często ocena spalonego, wymagająca nie tylko dobrej oceny tego, co się dzieje, spojrzenia na to, ale przede wszystkim dobrego ustawiania się tutaj sędziego liniowego. No ale to temat na osobną dyskusję, oby z sędziami było jak najmniej kłopotów podczas zbliżającego się sezonu ligowego. O którym już wszyscy myślimy, bo cichu obserwujemy, jak się zbrają drużyny. Skrzypek, ale daleko od bramki. Wrócę do myśli, którą zacząłem, już wszyscy odliczają. Czas do startu ligi to za tydzień. Dziś prezentacja Pogoni Szczecin, dzisiaj trenowała pierwszy raz po powrocie z Niemiec Legia, wczoraj ostry sparing miała Polonia i miejmy nadzieję, będzie to sezon wspaniały, w którym do czterech drużyn wielkich faworytów poprzednich rozgrywek dołączą nowe, kolejne i będziemy mieli naprawdę w każdej parze emocjonujące spotkanie i dużo do oglądania, dlatego już teraz zapraszamy na nasze transmisje w Kanał Plus. Tamika Polonia, który rozpocznie pierwszą ligę 2000-2001 na antenie Kanal Plus, to już za tydzień na antenie naszej stacji. Wracając do poruszonego tuż przez siebie wczorajszego sparingu Polonii z Groklinem, zakończonego bezbramkowym remisem, no, który to miałby zastawiać złe czasy dla Polonii. Dlaczego? Przecież przed rundą wiosenną Polonia przegrała sparingu 3-1, tak, trzeba było. Jest postęp. Jeżeli jeszcze można dwa zdania o tym sparingu, trochę niepokojąco. Blado wypadła Polonia w napadzie, natomiast widać było, że wszyscy zawodnicy kupieni do tego i drużyny Kościół, Wyciszkiewicz, Kaczorowski bardzo solidnie prezentowali się w defensywie i Dynamo Bukareszt na pewno nie będzie miało z mistrzem Polski łatwej przeprawy. Faulowany Stasiuk przy linii bocznej. Dolkan teraz no, w tych kilku ostatnich minutach, jeśli chce uniknąć jakiejś nerwówki, to powinien jak najdalej trzymać piłkę od własnego pola karnego.
rzutu wolnego Stańczuk. Ale spalony i rozpoczyna Stanek. Daleko w stronę dwójki napastników. To są Miśkiewicz i Adamczyk. Nie przejęli piłki. Stach. Obiedziński. Obiedziński do Skrzypka. Przy nim Unierzyski, Skrzypek. Dobre zagranie do Miśkiewicza. Miśkiewicz wypychany od pola karnego. Nowak. Źle i szansa na kontrę. Petasz jednak. No, fatalnie w stronę Antoniuka. Antczak. Zdaje się, że 5 minut doliczą sędziowie do drugiej części gry. Miśkiewicz. Stankiewicz. Semplewski, Derbin, twardo i rzut wolny dla Zagłębia. O, widzieliśmy ten faul. Z rzutu wolnego raz jeszcze Semplewski. No, poprzednio było sporo zamieszania po takim zagraniu. Kopczyński piąstkuje cały czas, no nie łapie piłki. Jakoś chociaż tak, ma awersję. Wydaje się tak, że to są dosyć proste sytuacje, nie jest to atakowane. To też jest taka teoria, że jak jest mokro, pada deszcz, nie należy łapać piłki, jeżeli nie można pewnego chwytu zasekurować piersiami czy kolanami, wówczas lepiej piłkę piąskować, oczywiście byle nie przed siebie, a najlepiej w bok, daleko. I tak w tej chwili zrobił Kopczyński. No, Kopczyński piąskował tak, że kiedy było słucho. Śmiałem się teorii. Zostawmy tę sprawę w spokoju. 90 minuta, 5 minut doliczonych do drugiej połowy. Tyle czasu ma Zagłębie na zdobycie bramki i wywalczenie awansu, ale teraz będzie szansa dla gospodarzy. Rosiński długo się utrzymał przy piłce, odegrał do Antoniuka w polu karnym. Petasz. Zagranie przed pole karne, tutaj był Zieliński, ale niecelny strzał byłego polonisty. Dość podobna sytuacja do tej, której padła druga bramka dla Dolkanu. Potwierdziło się to, o czym mówiliśmy wcześniej. Sędzia techniczny pokazał, że będziemy mieli jeszcze 5 minut gry. 2-0 w tym meczu prowadziło Zagłębie i wydawało się, że jest na dobrej drodze do tego, aby na boisku rywala wywalczyć awans. Bez muru, bez muru! Jakiegoś urazu doznał Antczak. Teraz wszyscy piłkarze Zagłębia, z wyjątkiem bramkarza na połowie rywali, a nawet w bezpośrednim pobliżu pola karnego, ale złapał piłkę Kopczyński. Tak. Natomiast tak, no, nie popisał się strzałem gdzieś kilkadziesiąt metrów od bramki. Ale nawet przerwanie dwóch takich serii nie sprawiło, żebyśmy obejrzeli coś efektownego. Wynik 2-2 stwarza wrażenie, że awansuje Dolkan, ale futbol stał się w dzisiejszych czasach niebezpieczną grą. W tym sensie, że nieprzewidywalną i 5 minut to jeszcze sporo czasu. Wystarczająco dużo, żeby strzelić dwa gole. No a chociażby Anglia-Rumunia, warto przypomnieć taki mecz. Hiszpania-Jugosławia. Hiszpania-Jugosławia. Ja myślę, że kibice nasi, którzy oglądali się Euro, będą więcej wymagać od naszych piłkarzy, bo wiedzą już, że nie ma rzeczy niemożliwych. Takie rzeczy oglądaliśmy na stadionach Belgii i Holandii, obyśmy mnóstwo tak wspaniałych meczów mogli oglądać także w polskich rozgrywkach pierwszej, drugiej, a także niższych lig. Tymczasem Zagłębie lewą stroną, Derbin, w środku niepilnowany Miśkiewicz, ale Derbin nie zdecydował się na zagranie, starcie ze Smolarczykiem. Bardzo dobra interwencja ostatniego obrońcy Dolkanu. Trzecia, ostatnia zmiana w drużynie gospodarzy. Dariusz Burski, młody gracz, 20-letni, zastąpi Piotra Stankiewicza. No, na razie w sytuacji, kiedy awansuje Dolkan, bohatera tego dwumeczu. 4 bramki Dolkanu. Zagłębie w Sosnowie, 2 w Sosnowcu, 2 tutaj i 4 asysty Piotra Stankiewicza. No ciekawe, czy zagra w linii pomocy razem z Kazimierzem Budą,
bo przecież w pierwszym meczu tylko w roli zastępcy Budy. Dwie i pół minuty do końca. Faulował Skrzypek. Tym razem piłka dla Zagłębia. Spieszy się Stankowi, już wypędza wszystkich kolegów. Bramkę szukają, tak? Szukają zwycięskiej bramki. Awans awansem, ale przydałoby się mecz każdy wygrać, tak przynajmniej postępują sportowcy. Ręką zagrał piłkę. Zagranie ręką chyba celowe i to takie zagrania zwykle są na żółtą kartkę. Tak, żółtą kartką karany Piotr Stańczuk. Żółta kartka dla Piotra Stańczuk. Wznowi grę Łukasz Antczak. Ucieka czas Sosnowiczanom. Około półtorej minuty do zakończenia meczu. Antczak daleko. Derbin nie doszedł do piłki. Bardzo teraz Dolkan. Antczak jeszcze raz Semplewski. Nie ma dokładnego jednak zagrania ze strony Zagłębia. To wszystko, te wbijane piłki w okolice pola karnego, no nie przynoszą korzyści. Teraz jednak Zagłębie ma trochę więcej miejsca, nie ma spalonego, ale i zabrakło dokładności w ostatnim momencie. Jeszcze raz Zagłębie, Adamczyk, pole karne, Derbin opuściła piłka boisko po tym dośrodkowaniu, no i wychwycił to sędzia liniowy. Małe nieporozumienie, niepotrzebne, przepraszający gest Obydzińskiego. No, zwłaszcza tam w pierwszej fazie tej akcji, którą oglądaliśmy przed chwilą, wydawało się, że będzie większe zagrożenie dla bramki Koprzyńskiego. Ostatnie sekundy. Czy Zagłębie zdąży jeszcze przeprowadzić jakąś akcję? W środku boiska teraz stara się przetrzymać piłkę Antoniuk. Zrobił kółeczko, odegrał do Zielińskiego. Zieliński do Stasiuka i jest szansa 3-3. Nic nie było. Wznawia grę Stanek. Będzie daleki wykop. Ale to już było ostatnie zagranie w tym meczu. Dolkan Ząbki poradził sobie w szalenie trudnej sytuacji, w jakiej sam się znalazł po utracie dwóch bramek w rewanżowym spotkaniu pierwszej rundy Pucharu Ligi. Odpowiedział dwoma golami i wywalczył awans do drugiej rundy, w której zmierzy się z łódzkim klubem sportowym. To już niedługo, bowiem za kilka dni już pierwsze spotkanie drugiej rundy. Dość ciekawe widowisko oglądaliśmy w tym meczu. Zupełnie niepotrzebne akcenty pozasportowe związane z przerwaniem meczu, starknięciem kibiców na boisko, ale sporo niezłej gry. Drodzy Państwo, pora na pierwszy pomeczowy wywiad. To jest. Jakieś mamy problemy techniczne. 2-2 przypominamy. Drugą parę tworzą Tłoki Gorzyce i Górnik Polkowice. Tam pierwszy mecz zakończony z zwycięstwem Górnika 2-0. Rewanż rozpoczął się dużo później niż ten mecz w Ząbkach, także dopiero później poznamy drugi zespół spośród Beniaminków drugiej ligi, który awansuje w Pucharze Ligi. I teraz pora na pierwszy wywiad. Razem z nami trener Władysław Szareński. Była wielka szansa, nie udało się dziś wyrwać Ząbki. Znaczy, uważam, że mieliśmy bardzo dużą szansę po pierwszym przegranym meczu u siebie. No niektórzy składali gratulacje Ząbkom za awans do drugiej rundy. No niestety mogliśmy sprawić im dzisiaj dużego przycikusa i niewiele do tego brakowało. Ale chyba zbyt nerwowa końcówka, aby zdobyć tą jedną decydującą bramkę. Tak, tylko że mogliśmy sprawę rozstrzygnąć wcześniej. Po prostu no, pierwsza sprawa to nie można po zdobyciu drugiej bramki w tej samej minucie stracić bramkę na 2-1, bo wiadomo, że gdybyśmy rezultat 2-0 utrzymali do przerwy, a było 10 minut,
to po prostu Dolcan na drugą połowę by wyszedł na miękkich nogach. Dziękujemy, może lepiej pójdzie w drugiej lidze. Dziękujemy bardzo, drodzy Państwo. Zastanawialiśmy się w przerwie, co zadecyduje o awansie tej rywalizacji. Czy będą rzuty karne, czy ktoś strzeli bramkę na wagę awansu w drugiej połowie. Strzelił Dolcan po takiej oto popisowej akcji zakończonej celnym strzałem Łukasza Stasiuka. To było w 63 minucie meczu. Gol na wagę awansu do drugiej rundy Pucharu Ligi. No i wart swoją wymierną wartość. 20 tysięcy złotych premii, a kolejne premie w przygotowaniu. ŁKS Łódź w środę, pierwszy mecz w Ząbkach, rewanż na wyjeździe. Potem, jak mówiliśmy już, Górnik Zabrze. A to, co równie ważne dla Dolcanu, to oprócz niespodzianek w Pucharze Ligi, bardzo dobra gra w drugiej lidze. A zatem udany początek tego sezonu dla zespołu Ząbek. 2-2 w meczu Dolcan Zagłębie, wynik dający awans Dolcanowi. Drodzy Państwo, to tyle. Ząbek na początek ligowego, krajowego sezonu piłkarskiego na antenie Kanal Plus. Dziś pracowali dla Państwa Cezary Olbrych, Paweł Zarzeczny, Jacek Laskowski. Jeszcze dziś w nocy emocje związane z boksem zawodowym, a już najbliższy tydzień piłka nożna w daniu krajowym, Puchar Ligi, druga runda i początek Ekstraklasy za tydzień. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Do zobaczenia.